zaszczycili nas Marcelina Zawisza i Adrian Zandberg z Zarządu Krajowego Partii Razem. Witamy serdecznie. Mamy kilka tematów przygotowanych na dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że tak licznie przybyła publiczność, włączy się do dyskusji, zadawać będzie pytania. Ponieważ Marcelina i Adrian należą do ścisłego, wąskiego grona założycieli partii Razem, więc pierwsze pytanie pozwolę sobie ja postawić. Czy moglibyście nam opowiedzieć coś o początkach partii? Może ja zacznę, bo to była moja kuchnia. Tam będzie muzeum. Tam będzie muzeum, tak. Czyli to ja może najpierw powiem, dlaczego w ogóle zebraliśmy się wtedy i zaczęliśmy myśleć, co można zrobić. Jaka polska polityka jest, wszyscy widzą. Politycy... No... Ich arogancja jest niesamowita. Wszyscy politycy idą do wyborów z wniosłymi hasłami, chcą poprawiać rzeczywistość Polek i Polaków, po czym kiedy okazuje się, że zostają wybrani, realizują dokładnie ten sam scenariusz, robią dokładnie to samo. Nie można im ufać, to nie ma znaczenia, jaki mają program, to nie ma znaczenia, co mówią, za każdym razem po prostu jest dokładnie to samo. A jednocześnie byliśmy wtedy w rzeczywistości, gdzie nie było partii lewicowej, gdzie były małe grupy lewicowe, które gdzieś tam próbowały się przebić, coś próbowały organizować, ale to w żaden sposób nie przekładało się na rzeczywistość, czy to nie udawało się zbierać podpisów, czy to program był, nie wiem, nie potrafił się przebić. No i zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy zorganizować się tak, żebyśmy mogli mieć reprezentację, żebyśmy mogli gdzieś działać, żebyśmy to, jaką wizję kraju, jaką wizję świata mamy, jaką wizję społeczeństwa mamy, żebyśmy mogli tą wizję po prostu realizować. I to ścisłe grono nie było takie małe, ponieważ w tej grupie koordynującej pierwszy kongres Razem było 80 osób. To była grupa ludzi, którzy w dużej mierze nigdy już... Znaczy spora grupa z tych osób, które wtedy już była, gdzieś tam próbowała działać wcześniej z mniejszym bądź większym sukcesem, ale dużo osób jednak nigdy wcześniej nie brało udziału w żadnych działaniach politycznych. I tutaj mamy na przykład Alicję Czubek, która była główną koordynatorką pierwszego kongresu Razem w maju, która jest z wykształcenia, znaczy z zawodu jest sekretarką. Jest niesamowitą osobą, która po prostu przyszła i powiedziała, że ona chce to robić, że ona po prostu chce zmienić rzeczywistość, ponieważ nie podoba jej się to, w jakiej rzeczywistości my jesteśmy. To jest Magda Malińska, która też była w zarządzie, w tej chwili już nie jest w zarządzie, jest pracownicą biura Razem, która doświadczyła tego, że kiedy przyszli do swojego pracodawcy zorganizowani i powiedzieli mu, że nie chcą pracować na umowach śmieciowych, okazało się, że po prostu można ich wszystkich zwolnić i zatrudnić ludzi, którzy no, już nauczeni doświadczeniem poprzedników nie będą prosić o umowę o pracę, pomimo tego, że stosunek pracy zachodził. No i to byliśmy też my z Adrianem, którzy też mieliśmy doświadczenie jakieś tam polityczne. To była niesamowita mieszanka ludzi i myślę, że to pozwoliło nam zorganizować się i pozwoliło nam na wywołanie pewnego efektu, którego wcześniej nie było. To znaczy zachęcenie innych ludzi do tego, żeby się przyłączyli, bo to, co daje Razem i to, co myślę daje nawet teraz, po tamtym czasie, to jest to możliwość zaangażowania się, to jest ta podmiotowość. To znaczy każdy członek, każda członkini jest dokładnie tak samo ważna i ważna i ma dokładnie taką samą moc, takie same przełożenie i ma tą sprawczość. To znaczy ma możliwość działania, ma możliwość realizacji, ma możliwość włączenia się. I udało nam się zbudować pewną wspólnotę, która teraz się rozwija i bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo za każdym razem, kiedy mogę przyjechać do kolejnego miasta, gdzie założył się okręg, to ogarnia mnie niesamowite wzruszenie, bo po prostu to, że jest nas tylu i tyle,
i to, że wszystkie te rzeczy, które widzicie właśnie tutaj za nami, to są nasze postulaty, z którymi zaczynaliśmy w maju, to są nasze postulaty, z którymi skończymy w chwili, w której będziemy je mogli realizować, kiedy będziemy w Sejmie, kiedy będziemy składać ustawę, bo taki jest nasz cel, do tego dążymy. Udało nam się do tej pory założyć ponad 30 okręgów w całym kraju. Mamy dodatkowo 15 okręgów za granicą. I w ciągu kolejnych 3 miesięcy rozwijamy się na tyle dynamicznie, że w ciągu kolejnych 3 miesięcy założymy około 30 kolejnych okręgów. Akurat ja zajmuję się w zarządzie krajowym regionami, stąd wiem. I to jest niesamowite, jak od tego momentu właśnie założycielskiego, czyli tego pierwszego kongresu, czy od stycznia zeszłego roku, kiedy pomyśleliśmy o tym, że w zasadzie mogłoby coś takiego jak partia polityczna powstać, jak to się pięknie rozwinęło. To może z takich anegdotek... Z takich anegdotek założycielskich to razem miało... W sensie nie wiedzieliśmy, jak nazwać to w ogóle razem. I razem jest najlepszą z najgorszych nazw, które w ogóle wymyśliliśmy. Był też na przykład Cezary Mirzejewski, który ostatecznie nie włączył się w projekt, chociaż bardzo mocno sympatyzuje. Cezary Mirzejewski próbował zmusić nas do tego, żebyśmy nazwali razem Jutrzenka. Nie, Przedświt, przepraszam, Przedświt. Razem miało się nazwać Przedświt, tak. Maciej Konieczny bardzo mocno... Przepis do tego jest konieczny, ponieważ... Cezary Mirzejewski to jest taki działacz spółdzielczy, który w latach 80. próbował w podziemiu reaktywować PPS i próbował budować niezależną lewicę opozycyjną wobec PRL-u i w związku z tym, jak każdy działacz podziemnej PPS ma wielki sentyment do wszystkich pojęć związanych z PPS-em, a Przedświt to było pierwsze z PPS-owskich pism teoretycznych, więc stąd ten dosyć absurdalny pomysł, do którego przez jakiś czas usiłował nas tam mówić. To opowiada się, że to był tak zwany konieczny przypis. Tak. Maciej Konieczny chciał, a propos koniecznych, Maciej Konieczny chciał, przekonywał nas do tego, że razem powinna się nazywać równość, ponieważ jedną z naszych wartości, które bardzo mocno nam przyświecają, to jest właśnie pojęcie równości i sprawiedliwości społecznej. No ale uznaliśmy, że nie mamy specjalnie nazwy i wtedy przyszła, i to też warto podkreślić, Justyna Drat, która po prostu, tak naprawdę, po prostu weszła do pokoju i mówi, a dlaczego tak, nie tak prosto, razem? Razem to taka ładna nazwa. I w zasadzie jakby uznaliśmy, że no okej. Okay. Szału nie ma, ale okej. Okay. No i okazało się, że to ta mądrość tkwi w prostocie. Z takich fajnych rzeczy, które warto opowiedzieć, jeżeli chodzi o powstanie razem i to, co się wydarzyło, to, że od samego początku pytano nas, kto za tym wszystkim stoi, ponieważ nikt nie potrafił uwierzyć w to, że można coś zorganizować oddolnie, że można coś zorganizować bez znanych twarzy, bez wielkich polityków, którzy już tyle osiągnęli, a tak naprawdę sami wiecie. I dużo ludzi czekało z pewnym zniecierpliwieniem właśnie do kongresu, bo to był ten moment, kiedy w chwili, w której opublikowaliśmy nazwiska członków i członkiń Zarządu Krajowego i Rady Krajowej na Facebooku, nasza strona ze zgłoszeniami po prostu oszalała. Znaczy po wyborach się zacięła, zawiesiła, a wtedy jakby po kongresie niewiele brakowało, a zachowałaby się praktycznie podobnie. Ponieważ ludzie byli przekonani, że to jest właśnie coś takiego, że to jest niemożliwe, że na pewno wyskoczy tam jakiś Wenderlich, jakiś Czarzasty, jakiś Palikot, Rozenek, ktoś na pewno musi za tym stać, bo do tej pory w Polsce nie było partii masowej, która byłaby organizowana oddolnie, po prostu bez ludzi, którzy mieli znane twarze z telewizji, którzy gdzieś tam już przeskoczyli przez 4 inne partie i żadna z tych partii nie dała im tego, co chcieli, w związku z czym musieli założyć sobie kolejną i kolejną, tylko po to, żeby móc się dopchać do Sejmu, tak naprawdę sobą nic nie reprezentując. I kiedy okazało się, że powstało Razem, które opiera się na wartościach i gdzie są ludzie, którzy wcześniej w polityce nie działali, a nawet jeżeli działali, to robili to oddolnie, typu chodząc na blokadę eksmisji, czy broniąc stołówek szkolnych przed zamknięciem, spędzając godziny na sesjach rad miast w wielu miastach, czy rad dzielnic.
I że taka partia powstaje, to był ten moment, kiedy okazało się po prostu, że no fala zgłoszeń nas niesamowicie zaskoczyła. Razem w tej chwili przygotowuje nowy statut, ponieważ ten statut, który my przygotowaliśmy wtedy na kongresie w maju, był przygotowany na organizację, która będzie miała 200 osób. W tej chwili Razem ma kilka tysięcy członków i członkiń. Więc łącznie to Razem od momentu powstania strony internetowej w marcu i od momentu kongresu zgłosiło się ponad, no prawie już 9 tysięcy osób w tej chwili. A czy ktoś się wycofał albo obraził od tego czasu? No oczywiście, że tak. Zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie to też jest tak, że trochę osób zrezygnowało, ponieważ nie ma czasu działać, bo to, co jest problemem w polskiej polityce, przecież o tym też sobie później powiemy, to jest to, że ciężko jest być w tym kraju obywatelem, jeżeli pracuje się po 12 godzin dziennie, albo jeżeli pracuje się jeszcze, nie wiem, 8 godzin w jednej pracy, później próbuje się dorobić, jeszcze ma się rodzinę i próbuje się ogarnąć po prostu takie swoje osobiste poletko. I jakby ciężko jest się zaangażować jeszcze w coś politycznie i robić to systematycznie, bo po prostu nie ma na to siły, nie ma na to możliwości. I ciężko jest też zorganizować na przykład opiekę do dzieci i to jest coś, co Razem robi praktycznie wszędzie i staramy się bardzo o to dbać. To znaczy robić kąciki dziecięce i na wszystkich zebraniach zachęcamy okręgi do tego, żeby organizować właśnie jakieś takie małe kąciki, gdzie można po prostu przyjść z dzieckiem, żeby dziecko mogło porysować, a rodzice mogli po prostu swobodnie zaangażować się w politykę. Popolitykować. Popolitykować, tak. No, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o to powstanie. Naprawdę, w sensie ja bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że mogę tutaj poopowiadać wam, a później z wami porozmawiać. Ta druga część wydaje mi się bardziej ważna tak z mojej perspektywy, bo to jak ja widzę Razem, to wiem, a chciałabym też dowiedzieć się, jak inni widzą Razem i co sądzą na temat naszego programu, jak widzą nasze działania i nie mogę się doczekać tej drugiej części. Znaczy ona się właściwie już zaczyna, mam nadzieję. To ja wam może pytanie, można? No można, Jasiu. Jaka jest średnia wieku waszych członków? 35, 30 lat? Nie mamy średniej wieku tak w sensie wyliczonej wśród członków i członkiń, ale średnia wieku kandydatów i kandydatek do Sejmu została policzona i to było 35 lat. No 34 lata. Więc to były nasze listy, ale to jest tak, że, aha, bo to jest bardzo ważne, na samym początku zgłaszali się ludzie młodzi i to faktycznie jakby na samym początku to była partia osób tak gdzieś w okolicach 35 roku życia. Po wyborach i chwilę przed wyborami zaczęli się zgłaszać też troszeczkę starsi. 40-letni. 40, 50, 70. Mamy też członka, który ma 90. On jest 26 roku. 26 rok, tak. Więc ma 90. I okręgi Razem są różne, one nie są jakby. To też trzeba patrzeć na specyfikę miast, tak? Czyli na przykład Warszawa jest młodszym okręgiem, ale na przykład Konin, Koło to już jest starszy okręg, gdzie średnia wieku jest wyższa. I to jest im dalej, mam wrażenie, od dużego miasta, tym ta średnia wieku wzrasta, bo wydaje mi się, że to też ma wpływ, wpływ na to pewnie ma też to, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, w związku z czym jakby bardziej angażują się w tych miastach akademickich, a mniej w tych miastach, gdzie tych uniwersytetów nie ma. Ale też wyjeżdżają do pracy, w związku z czym jakby angażują się tam, gdzie pracują. Mogę to sprawdzić, bo to jest do sprawdzenia. Mamy w bazie danych roczniki, więc myślę, że jestem w stanie podać taką informację, ale na pewno nie teraz. No, okręg legnicki ma trochę wyższą średnią, bo ja ją zawierzę. Ale chciałbym. Oczywiście będzie czas na porozmawianie również o programie, bo to jest najistotniejsze, ale żyjemy w rzeczywistości. Marcelina kilka razy użyła słowa rzeczywistość, w konkretnej rzeczywistości polityczno-społecznej. Jednym z takich wydarzeń czy zjawisk, które teraz przyciągają uwagę i obywateli, i mediów, są wydarzenia, które dzieją się od kiedy zmienił się rząd. Powstała też inicjatywa, która ustawiła się w kontrze do poszczególnych działań rządu. Myślę tutaj o Komitecie Obrony Demokracji.
Mówię o tym dlatego, że w Legnicy jutro odbędzie się demonstracja KOD-u, a wczoraj koleżanka, dziennikarka, ale jej nie widzę, ale może gdzieś jest, zadała mi pytanie, dlaczego wasza partia tak się izoluje i tak nie chce, stoi z boku, nie chce się w to włączyć. To jest moje pytanie, ja wiem dlaczego tak jest, ale chciałbym, żebyście to wyjaśnili i myślę, że... Myślę, że to może być zaczątek ciekawej dyskusji. Tomasz, ja muszę w takim razie dodać. Jedyny kłopot, który mam z naszą partią, postulaty mi się podobają, widocznie mam serce po tej stronie, to jest taki, że mam wrażenie, że wy w nazwie jesteście razem, a w działaniu osobno. Tak, ten tekst też często się powtarza. No to proszę mi wyjaśnić, skoro się powtarza, to znaczy, że coś jest na rzeczy, że mnie na przykład to niepokoi. O, proszę mi to wyjaśnić. Dobra, więc first things first. Zacznijmy od tego, co najważniejsze. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to niewątpliwie jest łamanie standardów państwa prawa przez obecną większość rządzącą. Zarówno jeżeli chodzi o przepychanie ustaw nocą, o zerowodniowy vacatio legis, no jak i o podchodzenie do państwa w sposób taki, który raczej kojarzy się słowem zawłaszczanie niż administrowanie. I to jest jasne. Ale też jest jasną rzeczą coś, o czym warto pamiętać. To znaczy, że ten proces niszczenia autorytetu państwa prawa, ten proces niszczenia dobrych standardów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie demokracji, nie zaczął się wczoraj i nie zaczął się 25 października. Żeby daleko nie szukać. To, co oglądamy w tym momencie w przypadku ustawy medialnej, właściwie ustawy stołkowej, bo to, co rząd przepchnął, to jest ustawa tak naprawdę tylko i wyłącznie mówiąca o przejęciu stołków. I to jest oczywiście zawłaszczanie mediów publicznych, ale to nie jest pierwsza fala zawłaszczania mediów publicznych. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co działo się w 2010 na przykład... To wszystko prawda. Tak. To nie chodzi ale po raz pierwszy dziennikarz, rozmawiając z przedstawicielem rządu, rozmawia ze swoim pracodawcą. Pośrednio, ale co jest fundamentalnym kłopotem, tak? To, że ten proces gnicia dobrej jakości polskiej demokracji, on trwa od lat. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest istotne, jeżeli mówimy o tych mobilizacjach, które się dokonują w chwili, kiedy ludzie wkurzeni wychodzą zaprotestować przeciwko temu na ulicę. Bo rozumiem, że to pytanie dotyczy przede wszystkim tej sytuacji, która miała miejsce na tej pierwszej demonstracji KOD-u, na której to demonstracji myśmy odmówili wystąpienia na tym czerwonym autobusie. Przyczyna, dla której odmówiliśmy wystąpienia na tym czerwonym autobusie, jest bardzo prosta. I ta przyczyna to jest wiarygodność. Nam się nie podoba to, co Prawo i Sprawiedliwość robi w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Ale gdybyśmy mieli powiedzieć, że nie podoba nam się łamanie standardów, stojąc pod rękę z posłem Platformy Obywatelskiej, który kilka miesięcy wcześniej głosował za przepychaniem takiego kształtu zmian w Trybunale, który sam Trybunał uznał za niekonstytucyjny, to bylibyśmy hipokrytami. I my mamy poważny problem z tym, jak różni skompromitowani establishmentowi politycy próbują na tej fali wzburzenia i oburzenia, które jest całkowicie zrozumiałe, które my podzielamy, wybielić sami siebie. Otóż to, co myśmy powiedzieli, podtrzymujemy to cały czas. To, że my nie będziemy stawali na jednej platformie pod rękę z ludźmi, którzy mają swoje przewiny, jeżeli chodzi o niszczenie jakości państwa prawa w Polsce i niszczenie standardów demokratycznych. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nas na tym czerwonym autobusie nie było. Więc to, a co do pytania o tę nieszczęsną zbitkę, która zaczęła krążyć w mediach, że razem, ale osobno. My nigdy nie obiecywaliśmy, że będziemy razem z Janem Kulczykiem, ani nigdy nie obiecywaliśmy, że będziemy razem z kierownictwem Platformy Obywatelskiej. Po prostu. My chcemy być razem z pracownikami, zorganizowanymi i niezorganizowanymi. I żeby dać przykład tego, że pod tym względem nie jesteśmy sekciarscy, to mogę dać przykład z ostatnich kilku tygodni. Razem w ciągu jednego tygodnia spotkało się i porozumiało z ogólnopolskim porozumieniem związków zawodowych co do wspólnej inicjatywy dotyczącej kwestii płac minimalnych i lokalnych inicjatyw uchwałodawczych mających zadbać o to, żeby samorządy nie niszczyły rynków pracy przy pomocy zamówień publicznych. W tym samym tygodniu braliśmy udział w demonstracji wspólnie z NZZ Solidarność w obronie pracowników Biedronki
i w tym samym tygodniu braliśmy udział wspólnie ze Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza, który nie należy ani do jednej, ani do drugiej z tych central, w proteście pod siedzibą polskiego BUS-a, gdzie facet został wywalony z pracy za to, że chciał założyć związek zawodowy. Więc to jest odpowiedź na pytanie, z kim razem? Razem ze wszystkimi ludźmi, którzy upominają się o swoje prawa i którzy upominając się o te swoje prawa nie są hipokrytami. Więc razem na przykład z ludźmi, którzy walczą o prawo do tworzenia związków zawodowych, ale niekoniecznie razem z posłem Schetyną. Po prostu. I to jest trochę odpowiedź na to pytanie, z kim chcemy być razem. My chcemy razem zbudować alternatywę wobec establishmentowej polityki i tej polityki nowego establishmentu, które buduje w tym momencie PiS, nowego salonu, który buduje teraz PiS, wypełniając media, zawłaszczając służbę cywilną i likwidując tak naprawdę służbę cywilną i wprowadzając politycznych nominatów do urzędów publicznych, ale też i nie razem z dawnym establishmentem, który ma swoje grzechy na sumieniu, bo gdyby tych grzechów nie miał, to wkurzeni na niego ludzie nie posunęliby się tak daleko, żeby wrzucić do urny kartę wyborczą, na której zakreślili PiS. Bo to jest coś bardzo ważnego, mam wrażenie, o czym trzeba powiedzieć, tak? To znaczy, skąd się wzięło to, że tak wielu ludzi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Ci ludzie nie zagłosowali dlatego, że chcieli, żeby Jarosław Kaczyński zaczął demolować państwo prawa. Ci ludzie nie zagłosowali na PiS, dlatego że marzyli o tym, że Macierewicz został ministrem obrony narodowej. Ani nie zagłosowali na PiS, dlatego że liczyli na to, że minister Szyszko zacznie przerabiać Puszczę Białowieską na deski. Oni zagłosowali na PiS, bo mieli dosyć establishmentu, bo mieli dosyć uśmiechniętych, wiecznie zadowolonych z siebie polityków Platformy, którzy mówili, jak sobie nie radzisz w życiu, to weź kredyt, a jak ci nie idzie, to kosztuj bilet do Londynu i wyjedź, bo to znaczy, że to jest twoja wina, że ci nie idzie. Tej arogancji właśnie, tego bezczelnego przekonania, że wszystko wolno i też zawłaszczania państwa, ludzie mieli na tyle dość, że często ze skrzywieniem na twarzy i z lekkim obrzydzeniem na ten PiS zagłosowali nie na PiS, tylko przeciw PO. I my tych ludzi musimy odzyskać. My tych ludzi musimy odwojować. Tych ludzi, którzy liczyli na socjalną zmianę, a nie na niszczenie demokratycznych standardów. A żebyśmy mogli ich odwojować, żebyśmy mogli ich przekonać do socjalnego i demokratycznego programu razem, jest jedna absolutnie kluczowa rzecz. My musimy być wiarygodni. Kiedy krytykujemy nowy pisowski establishment, to musimy równocześnie, też konsekwentnie krytykować stare PO. I to właśnie będziemy robić, tak? I tak jak tu żeśmy rozmawiali jeszcze zanim się zaczęło to spotkanie chyba z przedstawicielami lokalnej telewizji, razem jest trzecią możliwością. Razem mówi coś, co wydawałoby się oczywiste, ale co oczywiste w polskiej polityce nie jest. My mówimy, że jest możliwa Polska, która jest i bardziej demokratyczna niż dzisiaj, i bardziej socjalna, bardziej społecznie odpowiedzialna. Bo próbuje nam się wmówić, że mamy do wyboru tylko dwie rzeczy, tylko dwie opcje. Albo będziemy mieli nieco bardziej socjalną Polskę z zasiłkami, świadczeniami uniwersalnymi na dzieci, ale mamy za to zapłacić demokracją i państwem prawa. Albo z drugiej strony mamy bronić demokracji, ale ta demokracja i państwo prawo ma iść w pakiecie z tym, że Ryszard Petru zlikwiduje związki zawodowe w zakładach i wprowadzi ustawodawstwo, w którym partie ludzi bogatych będą miały większe finansowanie z budżetu państwa niż partie ludzi biednych, bo państwo będzie się proporcjonalnie dorzucać do tego, co zwolennicy danej partii zbiorą, likwidując bądź bardzo wysoko podnosząc limity wpłat, tak? No więc my odmawiamy takiego wyboru. Odmawiamy wyboru pomiędzy zamordyzmem a oligarchią udającą demokrację. Chcemy socjalnej demokracji i ta socjalna demokracja jest alternatywą i wobec jednego, i wobec drugiego obozu. I to jest odpowiedź na pytanie, z kim razem, tak? Z tym już... Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jutro im się zmienia szef. A to jeszcze istnieje. Nie ma inaczej. Jeżeli chodzi o SLD. No jest w takiej kondycji również dzięki państwu przecież, tak? Nie. Sprawdzaliśmy przepływy elektoratu, że można je sobie sprawdzić, co głosowało, takie badania, że tam kilka instytutów robiło badania przepływów elektoratu i wychodzi na to, że z SLD zabraliśmy najmniej. Ale zabraliście.
Myślę, że oni są sobie sami winni. Przede wszystkim Leszek, Miller i SLD, które wprowadziło eksmisję na bruk, które naprawdę wprowadziło podatek liniowy dla przedsiębiorców, które nie stawało po stronie ludzi pracy. Janusz Palikot, który twierdzi, że podatek liniowy to jest najlepsza rzecz, która może się Polsce przydarzyć, który nie stoi w ogóle i nigdy nie stał po stronie ludzi pracy, który nienawidzi związków zawodowych i związkowych aktywnie, więc myślę, że to nie o to chodziło wyborcom, którzy nie zagłosowali na Zjednoczoną Lewicę. Myślę, że w sensie, że myślę, że to po prostu jakby jest efekt ich działań, więc jeżeli chodzi o to, czy jutrzejszy wybór cokolwiek zmieni, pierwszym kandydatem na przewodniczącego SLD jest baron SLD-owski, który kierował SLD z tylnego siedzenia przez bardzo długi czas, a drugi jest rzecznikiem prasowym, był rzecznikiem prasowym SLD, który dawał usprawiedliwienie wszystkim tym antyspołecznym, okrutnym, nieludzkim często ustawom, które SLD przepychało przez Sejm. Więc nie, to nic nie zmieni i po prostu trzeba pozwolić tej partii wynieść sztandar i zniknąć z polskiej polityki i przestać kompromitować to, co my dzisiaj próbujemy odzyskać, czyli słowo lewica i wiarygodność. Bo to, co SLD do tej pory robiło, to tylko i wyłącznie kompromitowało i pokazywało, że politykom nie można ufać i że politycy realizują tylko i wyłącznie swoje własne interesy, a nie patrzą na całe społeczeństwo. I z tym chcemy walczyć i nie staniemy z nimi ramię w ramię. Znaczy, macie Państwo świadomość, że wzmocniliście PiS swoim istnieniem? No właśnie. Wzmocniliście niesamowicie PiS. Najbardziej to PiS wzmocnił swoim istnieniem istnienie Nowoczesnej, bo gdyby Nowoczesna nie rozbiła elektoratu Platformy Obywatelskiej na dwie części, to oczywiście też można by powiedzieć, że PiS miał mniejszą większość. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy co by się stało, gdyby PiS miał te 8 mandatów mniej niż ma teraz i nie miałby samodzielnej większości. Czy 10 mandatów mniej? Odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy, nie jest tak, że uciekliśmy przed tą chorobą i przed tą gorączką, którą teraz przechodzimy. Różnica polegałaby na tym, że 15 nacjonalistów, których wprowadził Kukiz, stworzyłoby klub nacjonalistów i weszło po prostu z panem prezesem w koalicję. I efekt mielibyśmy taki, że byłoby to, co teraz, plus na przykład w Ministerstwie Edukacji mielibyśmy jakichś łysych miłośników czystości rasowej, odpowiedzialnych za podręczniki w szkołach. Więc złudzenie, że to, że PiS miałby kilka głosów mniej w Sejmie, coś diametralnie by zmieniło, jest tym właśnie, jest złudzeniem. To jest choroba, którą my musimy po prostu przejść, tak? To jest gorączka, którą Polska musi przychorować. Tak my patrzymy na dojście PiSu do władzy. Problem polega na tym, jakby to nie jest tak, że to jest choroba sama z siebie, to jest symptom, tak? Znaczy PiS to jest rachunek za to, jak wyglądała polska modernizacja przez ostatnie kilkanaście lat. To jest rachunek za to, że zafiksowaliśmy się na tym, że ładnie nam wzrasta wskaźnik wzrostu PKB, że centra wielkich miast wyglądają coraz bardziej jak w krajach zachodniej Europy, tak? A zupełnie zamknęliśmy oczy na to, że istnieje kawał polskiego społeczeństwa, który z tego awansu cywilizacyjnego po prostu był wykluczony. I który się tylko wkurzał. Który się tylko wkurzał, że dla niego jedyną opcją, która zostaje, jest emigracja w lepszej wersji do jednego z tych wielkich miast, a w gorszej wersji to po prostu do Londynu. I to narastało, to wkurzenie narastało, bo można zaciskać pasa przez rok, można zaciskać pasa przez 2 lata, przez 3 lata, mieć poczucie, że inwestuje się w swoją przyszłość, ale w pewnym momencie to pęka. Jak ludzie przez ten sufit, który w większości małych polskich miast wyznacza oficjalna płaca minimalna, przez lata nie mogli się przebić, to wkurzenie zaczęło po prostu wybijać na różne sposoby. My to często widzimy, to mówiłem przed chwilą, rozmawiając z Michałem Syską, jeżdżąc po naprawdę małych miastach, w których pojawiamy się i, znaczy nie tych takich średniej wielkości, dużych, byłych wojewódzkich miastach jak Lenica, tylko naprawdę takich mniejszych miasteczkach, gdzie pojawia się razem, pojawia się tam 7, 8, 10 osób, które tworzą lokalną strukturę, my tam przyjeżdżamy na spotkanie i okazuje się, że tam są dwie organizacje. Jedna organizacja to jest Razem, a druga
to jest skrajna prawica, tak? Bo to jest jedyna polityka, jaka się pojawiła, polityka wkurzenia, polityka gniewu. To na tym wkurzeniu i na tym gniewie, na tej pożywce autorytarna prawica urosła. I to jest rachunek za model transformacji, który wybrały polskie elity. I jeżeli tego modelu transformacji nie zmienimy, to tej choroby, której symptomem jest PiS, nie pokonamy, po prostu. Ale ma pan 1500% racji co do diagnozy. Mam tylko wątpliwości, czy polityczne, prawda, wybory są racjonalne. To znaczy diagnoza tak, ale czy wybór ścieżki politycznej, która polega na jednak pewnym kompromisie, czasami coś trzeba odpuścić, tak, żeby pójść razem, a nie osobno. To myślę, że na to odpowie więcej chwilę, bo widzę, że bardzo chcę. Nie? Ja zawsze. Nie, to jest stalinowska tak, że... dywersja w latach 30. pozwoliła, prawda, Hitlerowi dojść do władzy. Ale znaczy my trochę zbyt długo odpuszczaliśmy i to jest problemem, tak? Znaczy jakby odpuszczaliśmy, nie wiem, kwestie praw pracowniczych, żeby walczyć o coś tam. Odpuszczaliśmy bardzo wiele rzeczy i myślę, że to nie doprowadziło nas w żadne dobre miejsce. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, co wzmocniło PiS, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, kiedy protestowali górnicy, najpierw protestowała kompania węglowa, później protestowała Jastrzębska Spółka. Na sam koniec był mały, skromny protest katowickiego holdingu węglowego, ponieważ zamykano Boże Dary. To jest tak, że tam pojawiły się siły polityczne. Pojawiła się jedna partia i pojawiło się kilka sił politycznych. To byli ludzie, którzy wspierali protestujących, bo w kompanii węglowej chodziło o to, że Platforma chciała zlikwidować kopalnie. Problem był taki, że oni obniżyli im wydobycie po to, żeby kopalnie stały się nierentowne, po to, żeby można je było zamknąć, a później sprywatyzować. Kulczyk już jedną nawet miał w planie kupić. Ludzie byli strasznie wkurzeni. Oni byli zrozpaczeni, ponieważ bali się, na przykład taka Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej, KWK Pokój, to jest kopalnia, która daje miejsca pracy prawie jakby większości ludzi, którzy tam mieszkają. Jeżeli zamkniemy im tą kopalnię, to tam powstanie po prostu zagłębie biedy. Pozostałe kopalnie mają dokładnie, znaczy miały dokładnie ten sam problem, tak? To znaczy nie było żadnego pomysłu, co zrobić z tymi ludźmi, którym miejsca pracy chcieliśmy zamknąć. Chciano po prostu zamknąć kopalnie i nie wiem, w sensie ci ludzie, nie wiem, co by się z nimi miało stać. W ogóle nikt o nich nawet nie pomyślał. I oni byli strasznie zrozpaczeni, potrzebowali wszelkiej pomocy i apelowali do wszystkich środowisk politycznych, żeby ich wsparły. Wtedy mieli nawet 67% poparcia w społeczeństwie, co bardzo zdziwiło na przykład wtedy jeszcze prowadzącego Fakty Durczoka. Nagrałam sobie nawet ten moment, kiedy Durczok dostaje do słuchawki informację, że górnicy mają 67% poparcia, ponieważ jego zaskoczenie było naprawdę piękne. Ale kto się tam pojawił? Nie pojawił się tam nikt poza prawicą bądź skrajną prawicą. Tam była Młodzież Wszechpolska, tam był ONR. Przyjechało Prawo i Sprawiedliwość, tam była teraz obecna pani premier Szydło, tam był Macierewicz, tam był Kaczyński. Oni apelowali do polityków lewicy po to, żeby też przyjechali, tak? Żeby to nie było tak, że to jest zawłaszczone przez Prawo i Sprawiedliwość. Wysłali do instytutów, wysłali do partii politycznych, typu nawet do SLD apelowali, żeby przyjechało i wszyscy ich olali. I to jest tak, że prawica wykonuje w Polsce bardzo dużą i ciężką pracę od bardzo dawna. Znaczy stara się być tam, gdzie do tej pory polityków nie było. I to jest ten powód, dla którego oni są teraz w tej chwili tak silni. To jest to, dlaczego w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma tak duże poparcie. To jest to, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu chodzi na protesty, protestuje razem z ludźmi. I ma bardzo lewicowy program. No ma socjalny program. To znaczy nazywanie tego lewicowym, no... Ma socjalny program, po prostu wie, jak wygląda Polska poza dużymi miastami. Miałam też taką sytuację, że pojechałam na protest, to był protest głodowy w IKS Solino, to kiedyś była kopalnia soli, teraz to są strategiczne rezerwy paliwa. Tam był protest głodowy, który trwał 100 dni. Ja mam pytanie do was, kto słyszał o tym proteście IKS Solino? Były dwa portale, które o tym napisały. Jeden, w którym pracowałam ja, a drugim było Radio Maryja.
Radia Maryja robiła nieustanną relację z tego, co się dzieje w IKS Solino. I nikt się nie zainteresował tym protestem z żadnych innych mediów. Tam głodowało prawie 20 osób rotacyjnie. Krzysztof Gawenda, który jest głównym związkowcem na IKS Solino z Solidarności, jest tym, który jest jakby w sensie takim tam etatowym związkowcem, który ogarnia. Jest naprawdę bardzo oddany sprawie i bardzo dbał o to, żeby ten protest był wygrany. Chodziło o to, żeby przeprowadzić tam remonty, ponieważ po prostu IKS Solino się sypie. I oni bali się po prostu o to, żeby ludzie nie żeby ich życie i zdrowie nie było zagrożone. I to był jeden, w sensie domagali się modernizacji po prostu, która miała być zaplanowana, na którą poszły pieniądze i te pieniądze po prostu zniknęły. I tak pieniądze szły na modernizację, nic nie było modernizowane, pieniądze znikały. I tak cały czas. I oni dlatego głodowali, nie dlatego, żeby coś sobie w samym wynegocjować, tylko po to, żeby ich zakład pracy był dobrym zakładem pracy i trwałym zakładem pracy. I Krzysztof Gawenda dostał zawału podczas tego protestu. Wywieziono go do szpitala, gdzie wypisał się na żądanie i pojechał dalej głodować. I to też nie przekonało mediów do tego, żeby tą sprawę relacjonować. Wtedy włączyła się Telewizja Republika do jakby opowiadania o tej sytuacji. I to jest to, co musimy sobie zdać sprawę z czego musimy sobie zdać sprawę, jakby jeżeli patrzymy na Prawo i Sprawiedliwość, zastanawiamy się, jak z nimi walczyć, to nie jest takie proste, żeby z nimi walczyć. To, co my musimy zrobić, to jest to, że my naprawdę musimy stanąć po stronie ludzi pracy. My naprawdę musimy stanąć wszędzie tam, gdzie prawa są łamane. I musimy to robić wiarygodnie, musimy to robić trwale i nie liczyć na jakieś szybkie zyski, na coś, co zmieni się, nie wiem, w przeciągu roku, dwóch. To jest tak, że to, co my będziemy musieli robić jako lewica i to, co my musimy robić, jeżeli chcemy chronić demokrację, to, że musimy być solidarni. I pisał o tym na przykład Sroczyński w Wyborczej, kiedy apelował do ludzi, którzy chodzą na KOD, żeby zapytali się na przykład u siebie w pracy ochroniarzy, na jakich są umowach. Żeby zapytali się pani sprzedawczyni w sklepie, na jakiej jest umowie. I żeby solidarnie razem z nimi pojawili się na takich pikietach, o których mówił tutaj Adrian. To znaczy, że jeżeli widzę, że protestują pracownicy Biedronki, Żabki albo innego supermarketu, hipermarketu, czy po prostu zwykłego punktu jakiegoś usługowego, to podejść i zapytać, dlaczego protestują. Jeżeli ich protest jest słuszny, to po prostu stanąć z nimi i pokazać solidarność. Jeżeli wiem, że jest jakiś taki protest, to po prostu się tam wybrać, jeżeli mogę. Wzbudzić w sobie kulturę protestu. I to powoli zaczyna się dziać. I to jest ten bardzo dobry element, który można zobaczyć. To znaczy, protestujący powoli przestają być traktowani jako ci, którzy są roszczeniowi i bez sensu wychodzą na ulicę, tak? Bo mieliśmy przez te 20, no tam 5 lat w zasadzie, mieliśmy taką narrację, teraz to się zaczęło bardzo już zmieniać. Mieliśmy taką narrację, że tylko roszczeniowcy wychodzą na ulicę, że przecież dyskutować, debatować w inny sposób, a nie na ulicy, bo na ulicy to tylko chamy. Jak z górnicy, związkowcy, pielęgniarki protestowały, to ta narracja w mediach pojawiała się cały czas. I my musimy odzyskać kulturę protestu, my musimy odzyskać wiarygodność i my musimy odzyskać solidarność. To jest to, co my potrzebujemy zrobić, jeżeli chcemy walczyć solidarnie o demokrację. I to taką w rozumieniu pełnym, to znaczy taką demokrację, która w chwili, w której na przykład Solidarność, Związek Zawodowy protestuje przed wyborami, że 350 tysięcy ludzi nie będzie mogło pójść zagłosować, skorzystać ze swojego prawa do wyborów, do wybrania przedstawicieli, ponieważ mają takie umowy i pracują w takich warunkach, że po prostu nie są w stanie pójść i jakby fizycznie nie mogą pójść, ponieważ pracują na przykład 24 godziny, a w niektórych przypadkach jak ochroniarze pracują nawet 72-godzinne zmiany, czego nikt nie jest w stanie zrobić, ale i tak mają takie zmiany, bo są na przykład zatrudnieni na umowę o dzieło albo w ogóle na czarno, w związku z czym jakby nikt nie jest w stanie tego skontrolować, ani nikt nie jest w stanie się temu przeciwstawić. I Solidarność protestowała przed tymi wyborami. Mówiła, 350 tysięcy ludzi nie może skorzystać ze swojego prawa do oddania głosu. I znowu, ta sama sytuacja. Jakby nie podnosiliśmy tego. I po to powstało Razem. I po to, mam nadzieję, pojawia się ta niezgoda ludzi, którzy chodzą na demonstrację KOD-u, żebyśmy mogli spojrzeć na sprawę szerzej i żebyśmy mogli nauczyć się tego,
żeby być solidarnymi, żeby być wiarygodnymi i żeby móc odzyskać ludzi pracy, żeby móc odzyskać po prostu obywatelstwo w tym kraju dla wszystkich, którzy tego będą chcieli. Bo bez tego, bo to jest to, na czym wygrało PiS i to jest to, co oni za chwilę stracą, ponieważ no, to jest jednak Prawo i Sprawiedliwość, to jest zamordystyczna partia, która niszczy nam demokrację, która po prostu realizuje swoje własne interesy i nauczyła się po poprzedniej porażce, co teraz powinna zrobić, żeby móc się utrzymać dłużej u władzy, ale nie utrzyma się tam długo. I my musimy pokazać, że my walczymy o demokrację, my walczymy o tą demokrację rozumianą właśnie przez dbanie o to, żeby były instytucje prawa, ale też o to, żeby nasze prawa socjalne były przestrzegane. Jesteście opozycją pozaparlamentarną. Może inne osoby też. Prawie was nie ma w mediach. To co, liczycie tylko na Facebooka i inne portale społecznościowe? Myśmy się przyzwyczaili do tego, że media nie są jakoś szczególnie zainteresowane tym, żeby relacjonować to, co robimy. A nigdy dość przypominania tym, którzy uważają, że to dopiero wraz z nadejściem Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych skończył się pluralizm. Nigdy dość przypominania, że przez pierwszy miesiąc kampanii wyborczej media publiczne zarządów Platformy Obywatelskiej były uprzejme poświęcić informacjom na temat Razem, który zarejestrował listy w całym kraju, literalnie 8 sekund czasu antenowego. To tak a propos standardów i pluralizmu. Więc my nie mieliśmy złudzeń co do tego, jak to będzie wyglądało w mediach i nie mamy złudzeń co do tego, jak to będzie wyglądać teraz w mediach, kiedy po prostu PiS będzie przerabiać je na swoje ministerstwo propagandy. No, cudów nie będzie. My staramy się w tych mediach występować na tyle, na ile jest to możliwe. Nie odmawiamy na zaproszenie. Zapraszamy dziennikarzy serdecznie na nasze konferencje, ale też no, widzimy, jakby patrzymy na sprawę realistycznie. Tutaj widać potężną różnicę zresztą pomiędzy mediami centralnymi i lokalnymi. Tutaj trzeba też to powiedzieć, że taką enklawą realnego pluralizmu i faktycznie otwartej debaty publicznej są media lokalne, ten długi ogon mediów lokalnych. I my staramy się odpowiadać na pytanie, jakimi kanałami docierać do ludzi poza Facebookiem i poza bezpośrednią komunikacją. Staramy się w możliwie dużym stopniu rozmawiać z mediami lokalnymi i poprzez te media lokalne docierać do tych, do których w oczywisty sposób przez Facebooka nie dotrzemy. Oczywiście w miarę możliwości pojawiamy się też w tych mediach centralnych, natomiast będziemy też myśleli o tym, żeby w najbliższych miesiącach no, jakoś zanimować też niezależne lewicowe media, ale o szczegółach na razie jeszcze nie za bardzo możemy mówić, ale jest trochę pomysłów na to, żeby jakieś formy tradycyjnej, papierowej komunikacji docierały do tych miejsc, do których docieranie drogą elektroniczną jest trudne. Ale to na razie proszę pozwolić, że ta zapowiedź będzie mocno enigmatyczna, bo jeszcze ani ostatecznych decyzji, ani konkretów nie mogę tutaj przedstawić, bo ich jeszcze nie ma. Domyślam się, że jakiś tygodnik pewnie. Myślimy nad różnymi opcjami. Chcesz być szefową oddziału? Tak, sobie szefową. Mogę, proszę. Będzie mnie słuchać dobrze. A więc ja bym chciał jednak porozmawiać z Państwem o konkretach. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wybory się odbyły, jest jak jest. W tle mija tutaj Wasz program, więc chciałbym się odnieść do niego. Jest tutaj dużo sloganów, dużo takich chwytliwych haseł. Z większością się zgadzam oczywiście. Bardzo ładnie to jest napisane. Natomiast jak Państwo chcą połączyć zwiększenie wydatków budżetowych, no bo chyba te postulaty się z tym wiążą, z opodatkowaniem zwykłego obywatela, które już dzisiaj jest no, dość wysokie. Ja jako dość młody człowiek zauważam, że no, przynajmniej jak dla mnie opodatkowanie jest wysokie, a przy tych propozycjach będzie prawdopodobnie jeszcze większe. Chciałbym jeszcze usłyszeć jakieś konkrety, nie slogany, ani też uszczelnienie VAT-u, bo o tym słyszałem. Ale chyba też, jeżeli chcę Wam usłyszeć konkrety, musi Pan zadać konkretnie pytanie. Znaczy, nie, poczekaj, to przede wszystkim to tak.
To, co warto powiedzieć, to to, że przygotowaliśmy nową propozycję podatkową, gdzie jest 6 stawek podatkowych i 95% osób będzie płaciło niższe bądź takie same podatki. Ale to, co warto powiedzieć, to to, że my będziemy chcieli przerzucić większą odpowiedzialność na właśnie przedsiębiorców, na instytucje typu banki, instytucje finansowe, korporacje. I to nie jest tak, że można powiedzieć sobie po prostu jakby, nie wiem, uszczelnimy VAT, bo to nie jest takie proste. Na przykład ta ustawa, którą teraz złożyło Prawo i Sprawiedliwość, ma tylko dwa instrumenty, które jakkolwiek pomogą im ściągać VAT, w związku z czym wszystkie ich, w większym stopniu niż w tej chwili, wszystkie ich prognozy są mocno, mocno optymistyczne i najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane. To, co my proponujemy, to uszczelnienie podatku CIT, to jest uszczelnienie podatku VAT, ale to nie będzie popularne. To znaczy, to, co trzeba zrobić, jeżeli chodzi o podatek VAT, bo podatek CIT jest to dużo prostsze. Podatek VAT jest trudny do uszczelnienia i jeszcze trudny do ściągnięcia, ponieważ to, co trzeba zrobić, to przede wszystkim wzmocnić w Urzędzie Skarbowym pion, który będzie to robił. To znaczy, w tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby urzędnik skarbowy mógł walczyć z mafią, która zajmuje się karuzelami podatkowymi. Ponieważ nie ma do tego instrumentów, nie ma takich pieniędzy, nie ma takich prawników. Jest to po prostu szalenie trudne. To znaczy, co trzeba zrobić? Trzeba po prostu władować w to całą masę kasy. Trzeba wyszkolić tych urzędników, żeby oni wiedzieli, czego mają szukać. I trzeba operować na danych, to znaczy takie rzeczy widać, jeżeli się ma odpowiednio dużo danych, jeżeli ma się odpowiednio dużo pracowników, którzy mogą nad tym posiedzieć. Nie ma jakby magicznego sposobu na to, żeby to zrobić. W sensie tego się nie da załatwić jedną ustawą. To trzeba zrobić po prostu szkoleniami, to trzeba zrobić wzmocnieniem pionu w Urzędzie Skarbowym i władowaniem tam całej masy pieniędzy po to, żeby te pieniądze później odzyskać i mieć więcej, znaczy mieć większą ściągalność z VAT-u i móc realnie rzeczywiście walczyć z karuzelami podatkowymi. Wszystko na momencie chyba. Nie wiem, czy na wystarczającym to będzie poziomie konkretu, który pana usatysfakcjonuje, ale muszę się wzbić na najpierw odrobinę na poziom nieco ogólniejszy. To znaczy, trzeba powiedzieć sobie jasno, że mamy do wyboru dwa modele cywilizacyjne. Jeden model cywilizacyjny, w którym mamy dużo dobrze działających usług publicznych, ale płacimy za to wyższymi podatkami. I drugi model, w którym obcinamy podatki, ale kosztem za to jest to, że państwo wycofuje się z gwarantowania praktycznie czegokolwiek poza obroną własności i powiedzmy systemem nadzoru nad tym, żeby prawo nie było łamane, szerzej rzecz ujmując. I my w tym wyborze cywilizacyjnym mówimy otwarcie. My jesteśmy zwolennikami takiego modelu społecznego, w którym państwo nie wycofuje się z odpowiedzialności za edukację, za służbę zdrowia, za pomoc społeczną, ale oznacza to, że płacimy wyższe podatki niż na przykład w krajach byłego Związku Radzieckiego, czy w krajach w takich jak kraje Azji Południowo-Wschodniej. W sensie płacimy więcej, ale za coś więcej. I teraz pytanie brzmi, bo w pana pytaniu takie pytanie, czy podatki tak w ogóle już są wysokie. Otóż to jest różnie, tak? To znaczy, które podatki, to jest pytanie, które zawsze trzeba sobie postawić, i który grup dotykające podatki, to jest drugie pytanie, które trzeba sobie postawić. Otóż my mamy w Polsce na przykład dosyć wysoką stawkę podstawową podatku VAT, to prawda. Natomiast my w Polsce mamy niskie zarówno stawki, jak i stawki efektywne, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. I to zarówno jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych. Mamy też w Polsce bardzo niskie podatki od wielkich majątków, praktycznie nieistniejące. Mamy w Polsce kuriozalną sytuację na skalę europejską, w której jeżeli miliarder umiera, to jego majątek jest
dziedziczone przez kolejne pokolenie bez żadnego opodatkowania, co jest wyjątek, a nie reguła w Unii Europejskiej. Jednym słowem, są różne podatki. Niektóre z tych podatków, naszym zdaniem, to znaczy podatki kapitałowe, podatki od wielkich majątków, podatki od wysokich dochodów i dotyczy to zarówno wysokich dochodów osób fizycznych, jak i osób prawnych, należy naszym zdaniem doprowadzić do górnego, średniego europejskiego poziomu, żeby być w stanie z tych pieniędzy fundować na porządnym europejskim poziomie funkcjonowania edukacji, służby zdrowia, usług publicznych. Czy to oznacza, że należy podnieść wszystkie podatki? Nie. Należy uważać i z pewnością nie podnosić tych podatków, które dotykają biedniejszych warstw społecznych. Takimi podatkami są na przykład podatki konsumpcyjne. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby przenieść w większym stopniu niż dzisiaj ciężar utrzymania budżetu z podatków pośrednich, czyli z podatku VAT, który jest niestety w miarę łatwe do ściągnięcia, więc nim operuje się najchętniej, jak się siedzi w Ministerstwie Finansów, na te, które są trudniejsze do ściągnięcia, ale sprawiedliwsze, czyli na podatki bezpośrednie, na podatki dochodowe i na podatki od wielkich majątków, na podatki kapitałowe. Tutaj oczywiście nie jest tak, że można za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wprowadzić rozwiązanie, które nie ma żadnych kosztów, tak? Mieć wyższe stawki podatków dochodowych od osób prawnych. Jeżeli chcemy, po prostu egzekwować na serio podatek dochodowy od osób prawnych, a nie tak jak to robiło ostatni rząd z przymrużeniem oka przez wiele lat, zgadzać się na to, że udział dochodów z podatku od osób prawnych w produkcie krajowym brutto z roku na rok spada, czyli jednym z roku na rok coraz więcej z tej kasy jest wyprowadzane na lewo, to to oznacza, że musimy dużo efektywniej niż dzisiaj inwestować w skarbówkę. To jest to, o czym mówiła Marcelina. To się w Polsce często nie podoba i politycy boją się to powiedzieć, ale my razem jest parę rzeczy, których nie boimy się mówić. Na przykład nie boimy się mówić, że jeżeli chcemy mieć dobrej jakości aparat ściągający pieniądze z najlepszych, największych spółek rynkowych, to ten aparat musi być dobrze wynagradzany, bo inaczej po prostu ze skarbówki wyciekają nam prawnicy, którzy są dobrej jakości specjalistami i zamiast zajmować się ściąganiem podatków, zajmują się omijaniem tych podatków, pracując dla dużych firm. To, czego potrzeba, to potrzeba jednej centralnej jednostki nadzorującej największych podatników CIT-owskich. Tak? To jest standard, znowuż nie jakiś wymyślony przez nas, nie jest to jakaś super instytucja nadzorcza, którą my sobie wymyśliliśmy w swoich głowach. To jest coś, co doradzają nam nawet międzynarodowe instytucje finansowe. To jest dobry standard, który pozwala na to, żeby skoncentrować nadzór nad dużymi podmiotami gospodarczymi w takiej instytucji, którą stać na przykład na zatrudnianie lepszych prawników. Tak? I tutaj to są takie małe, drobne cegiełki. Z tych małych, drobnych cegiełek jest kilkaset milionów więcej dochodów, miliardy więcej dochodów, 2 miliardy więcej dochodów, ale to wszystko składa się na zwiększenie udziału redystrybucji w produkcie krajowym brutto. Bo i to, co już warto powiedzieć, my w Polsce cały czas czytamy o tym, że w Polsce tak w ogóle podatki są wysokie. A to nie jest prawda statystycznie. Jeżeli spojrzymy na dane Europejskiego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, to zobaczymy, że Polska mieści się w dolnej średniej, jeśli chodzi o to. Co więcej, dynamika zmiany jest raczej taka, że udział tych dochodów podatkowych w produkcie krajowym brutto albo stagnuje w przypadku niektórych podatków, albo jak w przypadku podatku korporacyjnego po prostu spada. Tak? Czyli jednym słowem w proporcji do wzrostu gospodarczego ściągamy go coraz mniej i coraz mniej i coraz mniej. Więc nie jest tak, że w Polsce mamy wysokie podatki. Natomiast tak niestety w Polsce jest tak, że budżet uzależnił się od tych podatków, które ściągnąć najprościej, a które uderzają często w większym stopniu w tych, którzy są niezamożni, czyli od podatków od konsumpcji. I to, co jest zadaniem na lata, to jest to, żeby przesunąć ciężar utrzymania budżetu w większym stopniu z podatków pośrednich na podatki bezpośrednie dochodowe, ale jak mówię, no to tu nie będzie magii, to nie zdarzy się z roku na rok i ktoś, kto obiecuje, że to zdarzy się z roku na rok, po prostu ściemnia. Więc my nie ściemniamy, tylko mówimy odpowiedzialnie, że to jest proces, który pewnie trzeba rozłożyć na 6-7 lat minimum. Na stronie internetowej państwa partii przeczytałem informację, iż
zamierzacie pobierać 75% podatku od osób zarabiających powyżej 500 tysięcy złotych. Nie od osób, tylko od dochodu przewyższającego 500 tysięcy. Bo to też warto tak jak, przepraszam, przerwałem. Nie, no, chciałbym go od dochodu przewyższającego. Dobra. 500 tysięcy złotych, przepraszam za... Jasne, już mówię czemu. To jest bardzo, bardzo... Pierwsza sprawa, którą trzeba powtarzać, ponieważ to nie jest jasne, bo my w Polsce mamy dzisiaj system podatkowy, w którym praktycznie większość populacji płaci pierwszą stawkę podatkową. Więc ludzie z progresją podatkową w swoim życiu w większości się nie spotykają. Progresja podatkowa polega na tym, że jak są stawki podatkowe, to kolejne stawki podatkowe płaci się od nadwyżki dochodu powyżej progu. Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś zarabia 501 tysięcy złotych, to te 75%, o którym pan wspomniał, płaci tylko od tego 1000, powyżej 500 tysięcy. Jaki jest cel tego podatku? To jest ciekawa sprawa, bo ten cel, który jest w tym naszym zamierzeniu podatkowym, nie ma charakteru fiskalnego. Celem tego podatku nie jest tak naprawdę ściągnięcie dużej ilości pieniędzy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten cel jest zupełnie inny. Chodzi nam o funkcję regulacyjną podatku. Otóż podatki służą nie tylko temu, żeby ściągać pieniądze do budżetu, ale tego, że temu, żeby wpływać na to, w jaki sposób wygląda polityka płacowa firm. I istnienie takiej górnej stawki podatkowej, która odstrasza od wypłacania sobie olbrzymich wynagrodzeń, takich wynagrodzeń, jak pan wspomniał właśnie, przekraczających 500 000 złotych rocznie, to jest narzędzie, przy pomocy którego państwo może stymulować firmy, które widzą, że mają do wyboru albo wypłacić panu prezesowi kolejny milion i zapłacić od tego kolejnego miliona 75% podatku, albo przeznaczyć te pieniądze na stworzenie miejsc pracy dla ludzi, którzy będą zarabiali po 2-3 tysiące złotych i zapłacą niski podatek od tych kwot. Więc to jest metoda na to, żeby zniechęcać duży biznes do wypłacania ostentacyjnie, wręcz nieprzyzwoitych wynagrodzeń kadrze zarządzającej i żeby zniechęcać też prywatnych właścicieli do tego, żeby zamiast inwestować środki w tworzenie nowych miejsc pracy, przeznaczali je na ostentacyjną konsumpcję. My nie chcemy społeczeństwa w Polsce takiego, jakie niestety rodzi się w ostatnich latach, na przykład w Kalifornii, gdzie wielcy giganci nowych biznesów internetowych organizują sobie wesela za 30 milionów dolarów, a na tych weselach usługują im panie, które zarabiają poniżej progu ubóstwa, tak? My nie chcemy społeczeństwa, które jest podzielone na nową arystokrację, tak? Na nową szlachtę, na nową kastę, która dysponuje olbrzymimi zasobami i ma poczucie, że ma prawo do wszystkiego i na całą resztę, która bieduje z miesiąca na miesiąc. I ten system podatkowy, tak jak mówiłem przed chwilą, on ma na celu nie tylko to, żeby zadbać o dochody budżetu państwa, ale też to, żeby państwo wpływało na to, żeby te nożyce się nie rozwierały, żeby nie rozjeżdżały się bieguny biedy i bogactwa. Także dlatego, że to nie tylko jest niesprawiedliwe, tak? To nie tylko buduje nam społeczeństwo, którego nie da się usprawiedliwić, bo nikt nie pracuje 10 tysięcy razy lepiej niż ktoś inny, nikt nie jest 100 tysięcy razy efektywniejszy w swojej pracy niż ktoś inny, ale także dlatego, że takie społeczeństwo, w którym te bieguny się rozjeżdżają, ono rodzi potężne frustracje. I na tych frustracjach pasą się później antydemokratyczne ruchy. My nie możemy dopuścić do tego, żeby nierówności w Polsce wystrzeliły, a one tak naprawdę w Polsce są wbrew pozorom dosyć wysokie. Dlaczego mówię wbrew pozorom? Bo my, jeżeli spojrzymy na dane statystyczne, te, które są w GUS-ie, to mamy nierówności dochodowe na poziomie może nie niskim, jak Czechy czy kraje skandynawskie, ale umiarkowanie przeciętne. Ale istnieje poważne domniemanie, że metodologia, przy pomocy której Główny Urząd Statystyczny bada nierówności dochodowe, jest niedostosowana do obecnej struktury społecznej. Dlaczego mówię o tym poważnym domniemaniu? Bo między innymi na Dolnym Śląsku zostały przeprowadzone badania sprawdzające, jaki jest rozrzut społeczny dochodów, opierające się o dane z Ministerstwa Finansów, o dane podatkowe.
i współczynnik Giniego opisujący poziom nierówności wystrzelił pod sufit. Tak? Okazało się, że z tych danych wynika poziom nierówności na poziomie nie przeciętnego kraju europejskiego, tylko niemalże Rosji. Jeżeli spojrzymy sobie na nierówności majątkowe, które jak wiemy w większości krajów przewyższają nierówności dochodowe, to mamy teraz nowe studium, które takie pilotowe, pilotażowe, które wypuścił Narodowy Bank Polski, z którego wynika, że także i w Polsce mamy ten problem, że koncentracja majątku jest większa niż koncentracja dochodów. Jednym słowem, że nierówności majątkowe także w Polsce przewyższają nierówności dochodowe. Tak? Jest wiele oblicz nierówności, których ten proste spojrzenie tylko na wskaźnik Giniego przygotowywany przez GUS nie pokazuje. I to się zgadza z ludzkimi intuicjami. Jak zwłaszcza trafiamy do tych mniejszych miejscowości, w których płaca minimalna to jest absolutny sufit, to jest spełnienie marzeń, bo to jest praca, która jest legalna, z opłaconymi składkami i w ogóle nikt nawet nie śmie marzyć o tym, żeby zarobić coś więcej niż tą oficjalną płacę minimalną, to ci ludzie mają jednocześnie poczucie, że ten świat, który oglądają na ekranie w telewizji, ten świat, gdzie ci ludzie na ekranie chodzą po tym czerwonym dywanie w ubiorach, które kosztują więcej niż ich roczne dochody, to jest świat, który jest na wyciągnięcie ręki z jednej strony, a z drugiej strony totalnie niedostępny dla nich i niedostępny nawet dla ich dzieci. Z poczuciem totalnie zablokowanych kanałów awansu społecznego i z poczuciem, że role i zasoby zostały już rozdane i że dla nich w tym świecie nie ma miejsca. I to rodzi wkurzenie, to rodzi frustrację, to rodzi tę pożywkę, na której urośnie w Polsce albo demokratyczna lewica, która przebuduje ten model społeczny na sprawiedliwszy, albo będzie pasożytować na nim autorytarna prawica. I to jest to wyzwanie, przed którym stoimy. I to jest między innymi powód, dla którego my ten bardzo zdecydowany krok w systemie podatkowym proponujemy. Tak? I znowuż, robimy to, bo razem tym różni się od wielu podmiotów na polskiej scenie politycznej, że nie kieruje się w tym, co proponuje PR-owymi badaniami fokusowymi, co się będzie podobało, tylko dlatego, że uważamy to za słuszne i że do tego chcemy przekonać obywatelki i obywateli. Chcemy przekonać ich do czegoś, co dzisiaj jest mniejszościowym pomysłem w polskim społeczeństwie. Mniejszościowym pomysłem, że przy pomocy systemu podatkowego i polityki publicznej możemy zbudować bardziej egalitarne społeczeństwo. I to oczywiście wywołuje nie tylko pianę na ustach redaktora Lisa, który policzył sobie, że to on musiałby zapłacić te 75% od swoich kontraktów, ale także wiele niezrozumienia wśród ludzi, którzy mają poczucie, jak to chcecie nas tak opodatkować. Otóż to, co my chcemy, żeby w Polsce stało się dominującą refleksją, to jedno proste pytanie. Kim są my? Kto to są ci my, którzy są opodatkowani? Tak jak mówiła Marcelina, ponad 90% ludzi w Polsce ma dochody w wyniku opodatkowania ich naszym systemem podatkowym, który przedstawiliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Ich podatki byłyby albo niższe, albo takie same jak obecnie. Tak? Więc przeważająca większość polskiego społeczeństwa na tym systemie podatkowym bezpośrednio wręcz zyskuje. Nawet nie na jego konsekwencjach w postaci tego, że są jakieś większe zasoby pozwalające na to, że przeznaczyć je na usługi publiczne, ale po prostu na tym najprostym mechanizmie przeniesienia ciężaru utrzymania budżetu. Więc nie ma jednego my i to jest kolejna rzecz, z którą w Polsce strasznie trudno się przebić, bo myśmy się przyzwyczaili do takiego myślenia, że nie ma klas społecznych, że nie ma żadnych podziałów, że każdy z nas jest milionerem, który w plecaku nosi buławę i już za chwilę będzie Janem Kulczykiem, ale tymczasowo jest jeszcze zbiedniały i nie masz czego zapłacić ZUS-u. Otóż to, co jest komunikatem razem, to po prostu znowuż bardzo nieprzyjemna. Ta informacja brzmi, statystycznie rzecz biorąc, nigdy nie będziesz bogaty. To nie będzie twoim udziałem. Więc w twoim najlepszym interesie jest myśleć o takim społeczeństwie, w którym ci, którzy nie są bogaci i ekstremalnie bogaci, tylko ci, którzy są średniakami i ci, którzy są niezbyt zamożni, mają lepsze życiowe szanse. I o takim modelu mówimy. O modelu, który jest zbudowany z myślą o interesie większości,
a nie z myślą o tym, że już za chwilę będzie się tym milionerem, a przecież w związku z tym nie należy opodatkowywać milionerów, bo może kiedyś się nim będzie. A jak chcecie wygrać przyszłe wybory, skoro nie PR-owo? Przecież wszyscy, którzy PR-owo grają, te wybory wygrywają. Znaczy, ja za sekundę się do tego odniosę, tylko chciałam jeszcze uzupełnić jedną rzecz. Znaczy, jeszcze, no teraz to już trudno to mówić, znaczy, ale kiedyś mieliśmy takie powiedzonko, że razem z Kulczykiem średnio powodzimy się całkiem nieźle, bo ja i Kulczyk we dwójkę teraz już, no, znaczy nie, no z młodym Kulczykiem, więc jakby nadal. Powodzi mi się świetnie, mimo że jakby jego sytuacja, moja sytuacja są zupełnie dwie różne rzeczy. Jakby jedno uzupełnienie do tego, co Adrian powiedział odnośnie tego liczenia przez głos, to znaczy trzeba zawsze patrzeć na to, jak się liczy. Na przykład średnia krajowa jest liczona, wszystkie w ogóle, mediana, dominanta, średnia, i wszystkie te takie rzeczy, które pozwalają nam mniej więcej spojrzeć na to, jak wygląda rozkład płac w społeczeństwie, jak to jest liczone. W Polsce liczone jest to tak, że patrzy się na wszystkich tych, którzy mają umowę o pracę i są zatrudnieni w zakładach powyżej 9 osób. Takich zakładów w Polsce jest mniejszość, takich osób w Polsce jest mniejszość. To znaczy nie liczy się tych, którzy są w zakładach poniżej 9 osób, nie liczy się tych, którzy są samozatrudnieni, nie liczy się tych, którzy są na śmieciówkach. W związku z czym, jakby patrząc na te dane, trzeba mieć to z tyłu głowy. To jak my robiliśmy nasz kalkulator, który możecie sobie sprawdzić na stronie www.partiarazem.pl, tam jest taka zakładka, w jednej z zakładek jest właśnie kalkulator nasz podatkowy, ponieważ możecie sobie sprawdzić, ile w tej chwili, jakby jak wygląda przy naszych podatkach, znaczy przy tych podatkach, które mamy obecnie, jak wygląda do tego, w stosunku do tego propozycja Razem. To, co nas w zasadzie bardzo zszokowało, to jakie informacje dostaliśmy z Ministerstwa Finansów. To były informacje, według których większość ludzi, bo to były... To był rozkład opodatkowanych dochodów. Tak, rozkład opodatkowanych dochodów i okazało się, że prawie 90% ludzi zarabia do 5 tysięcy, to znaczy... 92, coś koło tego. Możecie to sobie sprawdzić dokładnie, wpisując na naszej stronie internetowej w tym kalkulatorze, ponieważ ludzie w pewnej naszej bańki społecznej zaczęli mieć pretensje o to, że chcemy ich opodatkować, chcemy im dorzucić jakby więcej podatków i oni będą musieli płacić więcej. I to byli ludzie z naszej bańki, gdzieś tam, z którymi się spotykaliśmy, właśnie z większych miast. To znaczy tacy, którzy pracują w korporacjach dużych, którzy pracują w tak zwanym warszawskim mordorze. Oni mówili, że chcemy im dorzucić podatków. No i w pewnym momencie jakby stwierdziliśmy, że musimy dodać jedną rzecz do tego kalkulatora, czyli taki pasek, który się tam pojawił, czyli ile procent osób zarabia więcej niż ty i ile procent osób zarabia mniej niż ty. I nagle okazało się, że przestali się tak denerwować, ponieważ zobaczyli, w jakiej bańce żyją i jak mało osób w Polsce zarabia więcej niż oni, a jak dużo osób w Polsce zarabia mniej niż oni. I to jest coś, z czym my musimy sobie jakby też poradzić w jakiś sposób, znaczy dotrzeć z tą informacją jak najszerzej. A to jak chcemy wygrać wybory, pracując od dołu, oddolnie z ludźmi, ponieważ można oczywiście zdobyć popularność w mediach, ale to jest taka popularność na chwilę. To jest coś takiego, co pozwoli, nie wiem, wprowadzić 10-50 posłów, ale nie zbudujesz żadnego ruchu na trwałe, nie zrobi żadnej zmiany na trwałe. Po prostu... Mówię, o co mi chodzi, w kampanii wyborczej państwo protestowaliście pod siedzibami specjalnych stref ekonomicznych. Również w Rolnicy tu jest taka duża strefa i ma swoją siedzibę. Jaki był przekaz? Ludzie kompletnie tego nie rozumieli, bo przecież każdy burmistrz, każdy wójt stworzył się te podstrefy. Każdy inwestor, tak jakby Pana Boga z Antoki złapano. Państwo rozumiecie, wszyscy są szczęśliwi, miejsca pracy, euforia, a Wy mówicie, nie, koniec z tymi strefami, koniec montowni. Koniec... Tutaj może jeszcze, że tak uzupełnię jako legniczanin, nasza strefa ma kilka podstref rzeczywiście i no, parę miesięcy temu tematem tutaj było otwarcie fabryki koncernu indyjskiego, zresztą Tata, chodziło o Jaguary czy coś tam. I to się nie udało. To miało być pod Legnicą w Jaworze, to się nie udało, Przegraliśmy ze Słowakami. Wygraliśmy ze Słowakami, bym powiedział, bo to oni sobie tą żabę wzięli do połknięcia, teraz ją łykają.
po prostu dali, rząd słowacki obiecał im więcej pieniędzy. Oni do tego dopłacali, byle koncern raczył stworzyć jakieś miejsca pracy. Tak, ponieważ nadzieja jest taka, że teraz przez chwilę będziemy, przez 2 lata, przez 3 lata będziemy dopłacać, a później to oni na pewno tu zostaną. No, prawda jest taka, że oni się spakują i pojadą do kraju, który da im jeszcze mniej. A później spakują się i pojadą do kraju, który da im jeszcze mniej. I ze specjalnymi strefami ekonomicznymi to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ tylko 2% pracowników w Polsce jest zatrudnionych w specjalnych strefach ekonomicznych. PSL przez bardzo długi czas sprzedawał po prostu specjalne strefy ekonomiczne jako lek na całe zło, lek na całe bezrobocie. W sensie bezrobocie w Polsce zniknie, ponieważ będziemy mieli specjalne strefy ekonomiczne, gdzie będą pojawiać się super miejsca pracy i okazało się, że no to... PSL zniknęło, bo przecież PSL miał zarządy stref ekonomicznych, to dla nich zniknęło. No to, że PSL miał interes w tym, żeby te specjalne strefy sobie montować, to wszyscy wiemy. To, co jest ważne jeszcze odnośnie specjalnych stref ekonomicznych, to jest tak, że gminy na tym tracą, ponieważ wiele podmiotów jest zwolnionych z podatków lokalnych. Gminy są zobowiązane do tego, żeby dostarczać im pełną infrastrukturę, to znaczy muszą zainwestować w to, żeby ten, jakby była dobra droga, był dobry dojazd do tego miejsca, gdzie ale powstaje... Ale biją się o tych inwestorów, tak? Są w stanie na pracę dać wszystko, byle tylko zainwestowali w fabrykę i stworzyli miejsca pracy. A to jest kwestia... To jest też problem polegający na tym, że duży inwestor, nawet jeżeli kosztuje więcej niż przynosi, to jest coś, co lokalny samorządowiec może sprzedać jako swój sukces. I to jest kłopot, z którym... Dlatego to, co mówiła Marcelina, są między innymi badania doktora Iwo Augustyńskiego, który zajmuje się analizowaniem tego, jaki jest długoterminowy wpływ stref ekonomicznych na lokalne gospodarki, lokalne społeczności. I z tych danych wynika dosyć jednoznacznie, że specjalne strefy ekonomiczne po pierwsze wypłukują lokalną scenę gospodarczą, ekonomiczną z firm, które po prostu uciekają do takich form funkcjonowania, które są dla nich bezkosztowe, bezpodatkowe, a po drugie, że znaczna część z tych inwestycji ma charakter doraźny i że ten model oparty na montowniach to jest model, który ładnie wygląda w momencie, kiedy montownia przyjeżdża i burmistrz może sobie z nią zrobić zdjęcie, ale bardzo szybko można go, tak jak powiedziała Marcelina, zapakować z powrotem do kontenerów i wysłać statkami na drugi koniec świata, żeby tam funkcjonował z dopłatami od innego naiwniaka, który da się namówić na to, żeby dopłacić do twojego biznesu. To jest trochę tak jak model tanich linii lotniczych, które też wiele samorządów w wielu częściach Europy naciągnęły na to, żeby tak naprawdę finansowały im ich biznes, tak? Jednocześnie dorzucały się z podatków do ich zysków. Naszym zdaniem to jest na dwóch poziomach złe. Na poziomie fiskalnym, bo tak naprawdę w dłuższej perspektywie nie opłaca się lokalnemu samorządowi, ale też na poziomie czysto ekonomicznym, to znaczy jeżeli dopuszczamy do tego, żeby firmy funkcjonowały w oparciu o takie właśnie doraźne wsparcie z publicznych pieniędzy, to rynkowy mechanizm, który ma decydować o sensowności alokacji zasobów, przestaje działać. Bo cwaniak, który żyje z publicznej kasy, wygrywa z tym, który uczciwie próbuje budować model biznesowy opierający się na ekonomicznej racjonalności i rozsądnych płacach na przykład. Więc to, co jest odpowiedzialnością państwa, to jest też takie kształtowanie polityki makroekonomicznej, żeby nie premiować cwaniactwa, a premiować takie modele biznesowe, które są bardziej ekonomicznie zrównoważone. I to jest większa sprawa niż tylko kwestia tych specjalnych stref ekonomicznych. I to jest w tym sensie większa sprawa, że lewica przez ostatnich paręnaście lat, także w Europie Zachodniej, pozbyła się trochę takiego szerszego spojrzenia i szerszej ambicji przekształcania gospodarki na bardziej sprawiedliwy model społeczny. O tym mówił wczoraj bardzo ciekawie John McDonnell, który jest kanclerzem skarbu w gabinecie cieni brytyjskiej opozycji, brytyjskiej partii pracy. I on na przykład przytoczył bardzo interesujące dane mówiące o tym, w jaki sposób funkcjonowały w okresie kryzysu gospodarczego i bezpośrednio po kryzysie gospodarczym firmy w Wielkiej Brytanii. Z tych danych wynikało, że firmy należące do pracowników i spółdzielnie pracownicze były dużo stabilniejsze i trwalsze, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy i utrzymanie miejsc pracy, niż firmy prywatno-kapitałowe. I co mówi McDonnell? McDonnell mówi, że czas wyciągnąć z tego konsekwencje. To znaczy państwo zamiast wspierać zakładanie prywatnych firm w
przy pomocy na przykład dotacji z urzędów pracy, które my znamy w Polsce, powinno wspierać tworzenie firm należących do pracowników. I Partia Pracy, jej ekonomiczni eksperci przygotowują w tym momencie projekt takiego centralnego publicznego funduszu wspierającego przekształcanie firm należących do pracowników i tworzenie nowych firm należących do pracowników i zarządzanych przez pracowników. To jest przykład polityki ekonomicznej, która opiera się o dane, która opiera się o obserwację tego, jak funkcjonuje gospodarka, ale jednocześnie chce ją kształtować w jakimś konkretnym kierunku. I otóż my też chcemy kształtować polską gospodarkę w takim kierunku, w którym standardem są stabilne miejsca pracy, a inwestor, którego celem jest stworzenie miejsc pracy doraźnych, albo którego model biznesowy opiera się na pracy tymczasowej, tak? Na traktowanie ludzi jako zasobu, które można wymienić z dnia na dzień, to nie jest ten inwestor, przed którym rozpościera się czerwony dywan. I to oczywiście oznacza, że to czasem będzie oznaczało z punktu widzenia PR-owego to, że jeden albo drugi burmistrz albo lokalny prezydent nie będzie mógł sobie zrobić sweet foci z inwestorem przed wyborami. I to jest niewątpliwie powód, dla którego na przykład specjalne strefy są niezmiernie popularne wśród samorządowców, mimo tych danych, które wskazują, że ich konsekwencje ekonomiczne są przeciętne. Ale to tak samo, jak powiedziała Marcelina przed chwilą, samo jak akwaparki. Super się przycina wstęgę przy otwieraniu budowy akwaparku, a później super robi się zdjęcia do gazetki lokalnej, kąpiąc się w basenie. Ale bardzo nie super, przez lata później dokłada się z gminnego budżetu pieniądze do tego, żeby utrzymywać deficytowy akwapark, który najzwyczajniej w świecie jest bez sensu w danej lokalizacji, bo nie ma szansy się utrzymać. Więc to jest tak a propos tego, czy można podporządkowywać politykę PR-owym trikom. Na krótką metę można, tak? Można wtedy wystrzelić w sondażach, zadbać o to, żeby wygrać wybory, ale na dłuższą ma się ambicje nie tylko raz wygrać wybory, ale realnie przekształcać model społeczno-ekonomiczny, to opieranie jej na takich właśnie PR-owych trikach jako tym centrum i tym, co najważniejsze, że nie można zrobić niczego, co byłoby PR-owo niekorzystne, to jest strzelenie sobie w oba kolana naraz. I następnie w tych przestrzelonych kolanach próbowanie pokonania dłuższego odcinka drogi. Więc pomysł na Razem jest trochę inny. Pomysł na Razem jest taki, że my chcemy budować Razem, które rośnie organicznie, krok po kroku. Nie tak jak Ryszard Petru, nie wychodząc z telewizora, uśmiechając się i nie mówiąc niczego konkretnego, żeby nikogo od siebie nie zrazić, ale odpowiedzialnie, uczciwie mówiąc o tym, w jaki sposób chcemy przebudowywać Polskę. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby Petru odpowiedzialnie mówił o tym, że chce przebudowywać Polskę tak, jak chce ją przebudowywać, czyli w kraj uprzywilejowany najbogatszych, w kraj podatku liniowego, w kraj podporządkowany interesom banków, oligarchii i wielkiej korporacji, to pewnie z jego 20-kilku% nadmuchanych w sondażach zrobiłoby się bardzo szybko 5%. Natomiast my takiej polityki w stylu Petru, tak, czy w stylu Kukiza pod tytułem nie podoba mi się to jak jest, ale nie powiem jak chciałbym, żeby było, bo wtedy ktoś mnie nie będzie lubić, my uprawiać takiej polityki nie będziemy. I to wiąże się z kosztami. To wiąże się z kosztami takimi, że my nie wystrzelimy w sondażach. My będziemy krok po kroku dokładać procent do procenciku ludzi, których przekonamy do tego, o czym mówimy. I to jest droga rozpisana na dłużej. Mniej spektakularna, ale też mające ten plus, że jeśli partia polityczna, ruch polityczny nie jest meteorem, to też jak meteor nie zniknie. A cel jest taki, żeby Razem nie zrobiło ładny wynik w jednych wyborach, tylko realnie przebudowało Polskę na bardziej sprawiedliwą społecznie i bardziej demokratyczną, a to nie stanie się w ciągu roku. Czy wy macie policzony wasz program? Bo jest takie ładne twierdzenie, że najgorszy rząd jest mądrzejszy niż najlepsza opozycja, bo po prostu dostąpił zaszczytu rządzenia i zobaczył pustkę w budżecie. U was jest 20-złotowa na przykład stawka brutto godzinowa, jest 35-godzinny tydzień pracy, jest zwiększenie godzin wolnych od pracy w niedzielę i święta. To wszystko kosztuje budżet, realne miliardy złotych. Czy wy macie jakiś, nie chodzi mi pomysł, skąd wziąć te pieniądze, tylko czy macie obliczone to, skąd wziąć te pieniądze, czy wasz pomysł na progresywne podatki na przykład jest w stanie spełnić te postulaty, które macie u siebie w programie? I też pytanie, czy to jest program,
na dzisiaj? Czy to jest program na przykład na za 8 lat? Bo mówicie o niektórych rzeczach, że trzeba do niektórych rzeczy dojść, i to jest oczywiste. Myślę, że każdy świadomy obywatel jakby to wie. Tylko to jest też pytanie, nasuwa mi się takie słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, który został zapytany parę tygodni po wyborach o wyniki lewicowych partii w ostatnich wyborach parlamentarnych. I mówiąc o waszym programie, powiedział, że wszystko ładnie, pięknie, jest bardzo skandynawski, tylko jego zdaniem ma małe szanse powodzenia, bo w Polsce mamy za mało Skandynawów. I to jest też pytanie do was, jak bardzo wy wierzycie w to, w możliwość przekonania ludzi do swojego programu? Pierwsza i podstawowa sprawa to to, że celem razem jest to, żeby tych, nazwijmy to w cudzysłowie, Skandynawów w polskim społeczeństwie, ludzi przekonanych co do tego, że chcieliby żyć w takim modelu społecznym. Mówię, bo to jest model społeczny, który działa wtedy, kiedy większość jest przekonana, że chce w takim modelu żyć. Tak? I to trzeba powiedzieć sobie jasno, tak? To jest model, który jest możliwy tylko przy mocnym, demokratycznym poparciu. Druga sprawa, to oczywiście nie jest program do wprowadzenia w ciągu jednej kadencji. To jest program w protestanckim kraju. A z tym bym się nie upierał. Ja to, szczerze mówiąc, ja mam problem z tym tak zwanym szukaniem prawdziwego Skandynawa, bo ja pamiętam jeszcze jak 20 lat temu te same teksty o tym, że model skandynawski jest wyjątkowy i musi być wprowadzany tylko wśród germańskiej, protestanckiej populacji krajów skandynawskich, mówiono pod adresem Finlandii. I mówiono, a Finowie to nie są prawdziwi Skandynawowie, więc tam taki model nie ma szansy się sprawdzić. Tak? No i mimo Finlandia wyszła tak naprawdę tą ścieżką z kryzysu gospodarczego z chyłku lat 80. Więc to jest pewnie program, tak naprawdę odpowiadając na to pytanie, jest to pewnie program na dekadę. Jeżeli chodzi o policzenie, jeżeli chodzi o koszty dostosowania systemu podatkowego, podniesienia kwoty wolnej, zwiększenia świadczeń, progu dochodowego, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne i zmiany polityki mieszkaniowej, czyli kosztów zmiany dodatków mieszkaniowych, progów dodatków mieszkaniowych i kosztów systemu budowy mieszkań komunalnych wspieranego z budżetu centralnego, to co nie tylko my to mamy wyliczone, ale te dane zostały podliczone przez zewnętrzny podmiot, to znaczy przez Instytut CNEA, które przygotowywało zewnętrzne analizy kosztów wszystkich programów partii politycznych. I to było bardzo ciekawe, bo z tych analiz wynikało to, że są tylko dwa zrównoważone pod względem relacji kosztów i dochodów programy względnie zrównoważone, jeżeli chodzi o programy wyborcze w tych wyborach. To był program Razem i program Nowoczesnej. Tylko różnica polegała na tym, że program Nowoczesnej przy okazji oznaczał wielki transfer dochodów od dolnych grup decylowych, czyli od 50% biedniejszych w społeczeństwie do górnego decyla, do 10% najzamożniejszych, jeżeli chodzi o rozkład kosztów podatku, tak, i świadczeń, które się w zamian za te podatki otrzymuje. Więc jakby to, jeżeli chodzi o liczby, to jakby odpowiedź jest o tyle wiarygodna, że nie pochodzi bezpośrednio od nas, tylko od kogoś, kto oceniał to zewnętrznie. Jeśli chodzi o koszty finansowania, natomiast część tych rzeczy, o których mówisz, to znaczy mówisz na przykład o skróceniu czasu pracy. Z punktu widzenia kosztów budżetu państwa, skrócenie czasu pracy, wbrew pozorom, i to jest paradoksalna informacja, ale może oznaczać tak naprawdę zmniejszenie kosztów budżetowych, a nie zwiększenie. Teraz w tym momencie ćwiczą to Szwedzi, którzy na regionalnym poziomie ćwiczą 6-godzinny dzień pracy, sprawdzając, jakie są jego wpływ takiej organizacji pracy na efektywność pracowników. I na razie dane z tych wielkich eksperymentów szwedzkich są niezmiernie obiecujące. A co to oznacza? To oznacza, że jeżeli wzrasta efektywność i sprawność funkcjonowania, to zmniejsza się jednostkowy godzinowy koszt z punktu widzenia sfinansowania tej usługi z funduszy publicznych, bo jak rozumiem, chodzi o koszt tego, że skracamy czas pracy nie tylko w sektorze prywatnej, w produkcji, ale także w usługach publicznych. Więc paradoksalnie to skrócenie może mieć efekt raczej odwrotny, to znaczy nie podnoszący koszt funkcjonowania usług publicznych, ale go obniżający. Druga sprawa to jest kwestia wielu rezerw, które mamy w polskim systemie organizacji usług publicznych. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo myśmy sobie zafundowali taki bardzo mocno w logice rynkowy, na przykład system służby zdrowia. I ten system opiera się na przekonaniu, że wprowadzenie jakiegoś
udającego rynek systemu kosztowego uchroni nas przed marnotrawstwem. Ale to uchronienie przed marnotrawstwem doprowadziło nas do sytuacji, że mamy publiczny szpital, w publicznym szpitalu z publicznej kasy sfinansowano urządzenie. Przy tym urządzeniu siedzi finansowany z publicznej kasy lekarz, który dostaje pensję, ale ten lekarz nie może na tym urządzeniu przeprowadzić badania diagnostycznego pacjenta, ponieważ wyczerpany został limit tego pseudorynkowego zakontraktowania, tak? To znaczy jest wiele takich sfer, w których my mamy bareje, tak? Tylko w wersji nie PRL-owskiego zgniłego państwa biurokratycznego, które się sypało, tylko w wersji, w której włożyliśmy rynek tam, gdzie on do końca nie pasował. I na przykład zamiast na model typu budżetowego NHS-u, tak? Czyli model parabrytyjski, taki Beveridge'owski, decydując się na model kas chorych bez kas chorych, tak naprawdę, który łączy w sobie w Polsce wady systemu pararynkowego z brakiem zalet wynikającego z braku konkurencji kas, bo tej konkurencji kas żeśmy się już dawno temu pozbyli. Więc jakby tych rezerw jest też wiele w takich przestrzeniach. To zresztą widać. Oczywiście też jedna ważna sprawa i to też trzeba powiedzieć uczciwie, tak? Znaczy model, o którym my mówimy, to jest model bardziej solidarny, będzie większej odpowiedzialności, ale to nie jest model, który uczyni cud. To znaczy ten model nie dokona sam z siebie skoku rozwojowego, tak? To nie jest tak, że nagle pojawią się w wyniku jego zaimplementowania wszystkie te pieniądze, które istnieją w gospodarkach bardziej rozwiniętych niż Polska. Ale chodzi o to, jak dzielimy się tym, co wypracowujemy. Polska nie jest już krajem biednym. Polska jest krajem przeciętnie zamożnym, jak na skalę europejską. Tak? Jeżeli patrzymy na Europę geograficzną, a nie tylko i wyłącznie na Europę w granicach Unii Europejskiej. Natomiast to, co Polskę wyróżnia na tle większości krajów Unii Europejskiej, to jest mocno niesprawiedliwy podział tego dochodu i mocno dysfunkcjonalne usługi publiczne. I oczywiście możemy przyjąć założenie, że nic się nie da zrobić, bo musimy się najpierw zmodernizować, tylko że przyjmowaliśmy to założenie przez ostatnich paręnaście lat. Po pierwsze, ono moim zdaniem jest w tym sensie błędne, że modernizacja może przebiegać różnymi ścieżkami i że ta ścieżka modernizacji, którą my wybraliśmy w latach 90. nie była najfortunniejsza, że można było wybrać lepiej, można było budować efektywność nie rezygnując ze sprawiedliwości społecznej, tak jak choćby mówił o tym przez wiele lat profesor Tadeusz Kowalik. Wybitny, a trochę zapomniany ekonomista, ekspert pierwszej Solidarności, pewnie jedna z najtęższych ekonomicznych głów, która dziwnym trafem w latach 90. znalazła się niemalże na marginesie debaty ekonomicznej w Polsce. Ale nawet abstrahując od tego, czy inny model modernizacji był możliwy, czy nie, to jeżeli będziemy go kontynuować dalej, to on najzwyczajniej, kontynuować dalej to chyba nie było zbytnio po polsku, jeżeli będziemy go kontynuować, tak, to z biegiem czasu będziemy coraz bardziej budzić się w świecie, w którym takie wybuchy autorytaryzmu, tak? Wybuchy frustracji, które owocują PiS-em, które owocują Kukizem, które owocują nacjonalistami, będą zdarzać się coraz częściej i coraz częściej. W tym sensie ten model modernizacji, który my mamy teraz, pozornie racjonalny, który się broni takie jak słupki Ryszarda Petru na papierze, on jest w tym sensie nieracjonalny, że on podcina swoje własne korzenie. To znaczy, gospodarka nie może wisieć w abstrakcji, w oderwaniu od społeczeństwa, zawodząc znacznej części społeczeństwa oczekiwania. A trochę jak jest w tym momencie. Trochę żyjemy w rzeczywistości społecznej, w której krzywa rośnie, a ludzie patrzą na tą krzywą i traktują ją ze swojej perspektywy, tak jak mieszkańcy PRL-u traktowani komunikaty o tym, że inflacji nie ma, bo co prawda mięso zdrożało, ale lokomotywy staniały. I to jest czynnik, którego nie można bagatelizować, kiedy mówimy o strategii modernizacyjnej, bo w ostatecznym rozrachunku tę modernizację muszą swoimi rękami wykonać ludzie, którzy tu mieszkają i muszą poczuć, że ta modernizacja jest ich modernizacją. Kupa ludzi nie miała poczucia, że polska modernizacja jest ich modernizacją i za to dzisiaj płacimy rachunek. Ja mam jedno pytanie do pana. W polskim parlamencie na dzień dzisiejszy nie ma lewicy. No mamy partii, które reprezentują prawicowy Polski. Leszek Miller i SLD, no to jest partia, która na dzień dzisiejszy troszeczkę przechodzi pewien kryzys. Ja chciałbym nas zadać pytanie wprost. Czy pan z
pana Balkiem oczywiście, bo jako przyszła polska lewa strona parlamentu naszego, no pytanie takie stricte konkretne. Nie, no jasne, no, ale to odpowiedź jest również konkretna. Tak, no, razem powstało po to, żeby w Polsce w parlamencie w końcu była lewica. Tylko ja nie zgodzę się z tym, że my w polskim parlamencie nie mamy lewicy od 25 października. Moim zdaniem tej lewicy w polskim parlamencie, rozumianej jako ruch polityczny, który upomina się o bardziej egalitarne i o bardziej demokratyczne społeczeństwo, to nie mamy w tym polskim parlamencie już od bardzo wielu, wielu lat. W tym sensie to nie jest tak, że zmieniło się wiele, poza tym, że znikła etykieta jednej z partii, która miała słowo lewica w nazwie. Więc tak, no my oczywiście razem budujemy po to, żeby wejść do parlamentu i żeby w tym parlamencie upomnieć się o ten bardziej egalitarny, demokratyczny model społeczny. Ale też jedna rzecz jest ważna, i tylko jeszcze jedno zdanie, zanim oddam mikrofon Marcelinie. My nie mamy też złudzeń, że całość zmiany społecznej odbywa się w parlamencie. Że wystarczy zmienić prawo i świat za dotknięciem magicznej różdżki się zmieni. Prawa są warte tylko i wyłącznie tyle, ile są warte siły społeczne, które za nimi stoją i są zdolne do tego, żeby je egzekwować. I to bardzo dobrze widać w przypadku polskiej konstytucji. My mamy konstytucję, w której są zapisane prawa, które nie są realizowane. A nie są realizowane, bo nie ma sił społecznych, które są zdolne się o nie upomnieć. Więc my nie wpadamy w taki oto sposób myślenia, że jak już się dostaniemy do parlamentu, to już będzie cudownie. Wystarczy, że przepchniemy ustawy i Polska z dnia na dzień zamieni się w miks Norwegii z Finlandią. Tak? Nasze myślenie idzie po innej linii. To znaczy, jeżeli chcemy faktycznie budować tu sprawiedliwszy model społeczny, to on będzie możliwy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zmobilizujemy wystarczająco wiele ludzi do politycznego działania. Bo to oni na poziomie oddolnym będą tak naprawdę w rzeczywistości odpowiedzialni za to, żeby ten model przebudowywać, bo jego się przebudowuje nie tylko na poziomie ustawy w Sejmie, tak? Tylko na poziomie bardzo konkretnego działania i samorządowego, i nacisku na podmioty gospodarcze choćby, że przestrzegały zasad, o których mówimy. Więc to jest egalitarną, lewicową politykę realizuje się w Sejmie, ale ją realizuje się i w samorządzie, i na poziomie związków zawodowych, i zmieniając system edukacyjny tak, żeby promował współpracę, a nie konkurencję, i w wielu, wielu innych polach, tak? I w tych wszystkich polach razem musi być w stanie być na tyle dużym, silnym ruchem społecznym, żeby być w stanie te zmiany wymuszać i przeprowadzać. Więc w tym sensie my jesteśmy trochę partią inną i wszystkie także dlatego, że nie mamy poczucia, że zmiana społeczna rozgrywa się tylko w parlamencie przy okazji wyborów i w związku z tym nawet mamy wrażenie, że to jest najważniejsze w polityce, dzieje się pomiędzy i dzieje się w takich miejscach, nawet nie takich jak pewnie jak Legnica, ale jeszcze mniejsze miasta, nie były miasta wojewódzkie, to małe miasteczka, w których pojawiają się ludzie, którzy zaczynają działać, tak? I bez tych setek miejsc, w których będą działacze i działaczki razem gotowi do tego, żeby się upominać i na poziomie konkretnym o prawa pracowników, które są łamane. I naciskając samorząd, żeby prowadził bardziej zrównoważoną politykę ekonomiczną i społeczną, tak? I mobilizując się na przykład, żeby stawić opór skrajnej prawicy, bez tych ludzi to, o czym mówimy, nie będzie możliwe. I w tym sensie razem jest projektem o rząd wielkości ambitniejszym niż medialno-PR-owy projekt pod tytułem Ryszard Petru staje przed ścianką medialną, uśmiecha się i mówi: dzień dobry państwu, poczekajmy, brakuje jeszcze jednej kamery. Bo my mamy poczucie, że to, o czym my mówimy, nie da się zrealizować tylko i wyłącznie przez wygrzewanie się w świetle kamer. Temu musi towarzyszyć żywy i silny, duży ruch społeczny, żeby było możliwe i żeby faktycznie Polskę w bardziej sprawiedliwy i demokratyczny kraj zmienić. To chciałam powiedzieć. To ja już milczę teraz. A ja z nim tak mam. Zatem tym razem może z nim was mówić. Mogę ci swój rozdać. Jakie są plany partii razem związane z obronnością kraju? Bo pytam o to dlatego, że widziałam po wyborach pewien program w znanej telewizji, gdzie pewien znany polityk powiedział, albo właściwie zadał to pytania: czy wiecie państwo, że partia razem jest ze zlikwidowaniem wojska? Czy macie jakieś, czy to prawda? Czy macie jakieś
jakby założenia związane z tym, jak będzie się polityka obronności kraju, nie wiem, jak będzie realizowana. Wystarczy spojrzeć do programu Razem, żeby zobaczyć, że Razem nie ma postulatu likwidacji wojska. Właśnie ciekawe ani, to było, nie pamiętam. Ani nie planujemy też przenieść się na Marsa. Już przywykłam, naprawdę. Gdzie parytet? Co? Gdzie parytet w takim razie? O parytet to my musimy cały czas walczyć. To z ZUS-em dla mikroprzedsiębiorców i KRUS. Sekundkę. Jeżeli chodzi o tą obronność, to jest tak, że do tej pory nie prezentowaliśmy programu. To jest tak, że mamy teraz grupę do spraw obronności, która wypracowuje taki program, który na przykład wypracowała też grupa do spraw edukacji wyższej, która przedstawiała 9 test dla edukacji wyższej. Więc taki program się pojawi się, nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, ale to jest tak, że jakby w tej chwili trwają konsultacje, w jaki sposób moglibyśmy spójnie przedstawić nasz pomysł na obronność, więc teraz nie mamy mandatu ani Rady Krajowej, ani całego Razem, więc na pewno nie chcemy zlikwidować wojska. A jakie są te tezy dotyczące edukacji wyższej? Jedną z takich tez, teraz zresztą odbywa się seria spotkań w regionach. Znaczy to jest kompleksowy pomysł, w jaki sposób naprawić edukację wyższą. W tej chwili mamy straszną grantozę i uzależnienie uczelni i naukowców od grantów, to znaczy oni w tej chwili nie mogą swobodnie poświęcać się nauce i nie mogą poświęcać tego czasu na coś, co w pewnej perspektywie jest pewnie mało dochodowe i na co jakby nie warto specjalnie dawać jakiegoś grantu, ale w długiej perspektywie może zaowocować, nie wiem, nową teorią i to jest jedna z tych rzeczy, na które naukowcy bardzo zwracają uwagę, akademicy bardzo zwracają uwagę, że oni nie mają swobody badań i tego, żeby to oni wybierali, jakie badania będą prowadzić, po prostu to jest uzależnione od tego, na co w tej chwili są przeznaczone granty i to też powoduje, że nie ma takiej stabilności zatrudnienia na uniwersytecie. Akademicy i badacze jakby bardzo zwracają uwagę na to, że przez to, że właśnie są te granty i one są w konkretnym czasie, tak? Znaczy na przykład, nie wiem, dostajemy grant na 2 lata i przez te 2 lata mamy zatrudnienie, ale nie wiemy co później. I to nie pozwala też na swobodę prowadzenia badań. I jeżeli o to chodzi z tych tez, kolejną tezą jest, na którą bardzo zwracano uwagę, to jest właśnie kwestia zatrudnienia na uniwersytetach. I to nie tylko zatrudnienie, jeżeli chodzi właśnie o kadrę akademicką, ale w ogóle o zatrudnienie na uniwersytetach, ponieważ nie tylko kadra akademicka ma tutaj jakby kluczową rolę. Uniwersytety i instytucje są jakby powinny być traktowane jako spójna całość. Powinny być typu teraz będziemy mieli, chcieliśmy mieć, no ale niestety to jest bardzo dobra zmiana, znaczy Prawo i Sprawiedliwość uznało, że w przetargach publicznych będzie składało poprawkę, że w przetargach publicznych istnieje obowiązek tego, żeby stosować klauzulę o zatrudnieniu, a polskie uniwersytety niestety doprowadziły do tego, że nawet sprzątaczki są po prostu outsourcowane, są przetargi na usługi sprzątające na przykład na uniwersytetach, są robione w taki sposób, że jedynymi firmami, które mogą wygrać i jedynym kryterium, które jest jakkolwiek liczone, to są kwestie właśnie związane z ceną, które powodują, że jakby wszyscy pracownicy uniwersytetu, nie tylko jakby kadra uniwersytecka, są zatrudnieni w warunkach skrajnej niestabilności. I to są dwie tezy. Auschwitz-Birkenau nawet sprywatyzowali toaletę, bo firma zewnętrzna toaletę obsługuje. 2 miliony klientów mają rocznie. No. Po jednej złotówce. Z kwestii dotyczących studentów, z tego co pamiętam, to właśnie te kwestie były dyskutowane. Co? Dokument z 9 tezami, jeżeli już pamiętam, ma kilkadziesiąt stron. Tak, ma kilkadziesiąt stron. I, ja się nie zajmuję edukacją, ja się zajmuję prawami pracowniczymi, dlatego te tezy pamiętam, bo one są dla mnie najważniejsze. To jestem na mikroprzedsiębiorców i KRUS-em. Z mikroprzedsiębiorcami to jest... To platforma, która teraz miała dobry pomysł, żeby obniżyć o połowę, tam do 500 zł. Znaczy, my chcemy
prostej zasady. To znaczy chcemy tego, żeby zlikwidować ryczałtowy ZUS, bo de facto mamy dzisiaj ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców. Chcemy wprowadzenia zasady, w którym od poziomu dochodu w wysokości płacy minimalnej ZUS jest płacony proporcjonalnie. To oznacza, że dla tych, którzy mają problem z tym, żeby związać koniec z końcem, bo w danym miesiącu nie mają z czego wyskrobać kasy z kieszeni na zapłacenie ZUS-u, a są takim samozatrudnionym, tak, który tak naprawdę nie jest przedsiębiorcą, tylko de facto jest pracownikiem, tak, czy rzemieślnikiem nowoczesnym, tak, no to oznacza, że w danym miesiącu będzie mieć ta osoba ulgę. Ale z drugiej strony chcemy też wprowadzenia zasady, że jeśli ktoś zarabia kilkanaście tysięcy złotych, to nie ma powodu, żeby od tych kilkunastu tysięcy złotych nie odprowadzał pieniędzy dla składki, dokładnie tak jak odprowadza je pracownik, który zarabia kilkanaście tysięcy złotych. Jednym słowem chcemy jednej prostej zasady. Tak? Chcemy skończyć zarówno z tym, co dla bardzo niezamożnych przedsiębiorców jest ciężarem, a dla zamożnych przedsiębiorców jest niepotrzebnym przywilejem. Czyli z tym płaskim poziomem, od którego odpłacane są obligatoryjne składki. Więc to, co chcemy, to po prostu tego typu modelu, który będzie oznaczał, że dla tych, którzy są słabsi ekonomicznie, tak, będzie to jakaś tam ulga. Natomiast ale pan doskonale wie, że to nie jest żadna składka, to jest zwykły podatek. Tak, nie, ale wie pan co, no to... Ale wie pan co, no, z prostego powodu jest to składka, to znaczy jest to składka, ponieważ od tej składki jest uzależnione w obecnym systemie emerytalnym późniejsze świadczenie emerytalne. Więc to... A składka z OFE to co? Była i co nie? No ale w ogóle to jest ciekawa sprawa i to jest nasza szersza sprawa, to znaczy jak my chcemy, żeby w Polsce wyglądał system emerytalny. To jest ciekawa dyskusja, bo to jest pytanie, czy powinniśmy w Polsce iść w stronę systemu emerytur obywatelskich finansowanych z podatków, czy też powinniśmy utrzymywać jakąś formę systemu repartycyjnego, czy mieszankę pomiędzy jednym a drugim, tak jak na przykład w jakimś sensie funkcjonuje w Danii. Więc to jest, tylko że tutaj jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć znowu, żeby być uczciwym, a my staramy się właśnie mówić, że w sposób uczciwy. Nikt, kto mówi, że dokona rewolucyjnej zmiany w systemie emerytalnym, nie mówi prawdy. Ponieważ w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada praw nabytych. I nawet gdyby chcieć przebudowywać polski system od jutra do modelu emerytur obywatelskich finansowanych z budżetu państwa, to nie zmienia faktu, że nie wygasłyby z państwa wobec osób, które dotąd funkcjonowały w obecnym systemie składkowym. I w związku z tym przejście z jednego systemu na drugi to są dekady. My mamy poczucie, że żeby na serio rozmawiać o tym, jak ma wyglądać system podatkowy, to trzeba było na początek położyć liczby na stół. Żeby położyć liczby na stół, ja zresztą mówiłem o tym już w paru miejscach, trzeba najpierw zaszyć dwie dziury w polskim systemie podatkowym. Jedna to ta, o której pan wspominał, tak? To znaczy to, że mamy do czynienia z składkami, które nie odbijają dochodów w przypadku prowadzących działalność gospodarczą. Jak zbroi urzędy skarbowe, to oni będą więcej ściągali pieniądze, to jest nieprawda. Ale to jest, to nie jest... Prawda, bo ja mam na przykład znajomego milionera i on mówi, że ma w kieszeni urząd skarbowy, bo więc... obowiązuje jedna zasada. Jak nie posmarujesz, to nie ma, a wszyscy biorą. Dlatego... Chodzi głównie o zamówienia publiczne. O to chodzi. Tam są pieniądze, tam się wszystko rozchodzi. Puszko. Po kolesiach, przetargi, tam właśnie. Okej, okay, ale tam, jakby. A nie urzędy skarbowe. Ale wie pan co, z punktu widzenia osób, które prowadzą działalność gospodarczą, nigdy nie słyszę w bliskich ust entuzjazmu wobec tego, żeby skarbówka działała sprawniej. Jeżeli chcemy, żeby skarbówka działała... Oni tylko słabych napadają, tak samo złudzę. Okej, wie pan co, tylko problem polega na tym, że z tych pieniędzy, które z tego, jak pan mówi, napadają ci urzędnicy skarbowi, finansujemy wszystko, co nas otacza, to znaczy drogi, to znaczy szpitale, to znaczy szkoły, to znaczy pomoc społeczną. To nie jest tak, że to ktoś, jakiś zły człowiek rabuje ludzi i odbiera im pieniądze. Są pieniądze, które wszyscy zrzucamy się na to, żeby były wspólne usługi publiczne. I ważna sprawa, o której trzeba mówić, to to, że akurat przez tą taką... Ja
użyję tego słowa, nagonkę na urzędników skarbowych i to przedstawianie ich jako tych złych. My mamy dzisiaj sytuację, w której liczba kontroli skarbowych sukcesywnie spada. Tak? Swoje urzędnicy boją się pójść na kontrolę, bo boją się, że znowu będzie to przedstawione jako prześladowanie firmy. Oczywiście jest problem, o którym pan wspomniał, to znaczy o tym, że jest zbyt łatwo zająć się małym, a zbyt trudno dużym. Ale właśnie dlatego mówimy o tym, żeby wydzielić specjalną jednostkę do obsługi dużych podatników. Tak, żeby naprzeciwko tych spryciarzy, o których pan mówi, stanęli tacy sami spryciarze, dobrze opłacani prawnicy, którzy funkcjonują w centralnej jednostce skarbowej. Jak będzie dobry prawnik, to sobie takiego prawnika wynajmie, że sobie przeniesie firmę do Niemiec albo do Czech. Wie pan co, tak się mówi, tylko że problem polega na tym, że są kraje, które pokazują, że jest inaczej. I tutaj bardzo dobrze widać na przykład to, ja podam przykład, który jest mi politycznie odległy, to znaczy konserwatywnego rządu Wielkiej Brytanii, który przy takich właśnie piskach, że to i tak jest niemożliwe, to i tak nic nie da, zaczął sukcesywnie zaszywać dziury w brytyjskim systemie podatkowym. I nagle magicznie okazało, że te korporacje, o których wszyscy myśleli, że oni takich mają najgrubszych cwaniaków i że oni to nie dadzą z siebie podatków ściągnąć, grzecznie musiały ustawić się do okienka w urzędzie skarbowym, mówiąc metaforycznie, i zaległy podatek po prostu wpłacić. To nie jest tak, że to jest jakaś magia. Ostatecznie zasady ustala państwo. Problem polega na tym, że bardzo wiele naszych systemów podatkowych, nie tylko w Polsce zresztą, w wielu krajach europejskich, jest dziurawych. Ale one są dziurawe także dlatego, że przez całe lata ci, którzy chcieli je zaszywać, słyszeli taką informację. I tak się nic z tym nie da zrobić, cwaniacy i tak wyprowadzą, więc jedyne co można robić, to trzeba obniżać podatki, żeby były jak najniższe i konkurować, bo jak my będziemy mieli najniższe podatki, to wtedy ludzie będą przychodzili ze swoimi pieniędzmi do nas, żeby je płacić, a wyjeżdżali ze swoich krajów, gdzie są wysokie. No i tak żeśmy się w wielu krajach na świecie zapędzili w tej negatywnej konkurencji podatkowej do momentu, kiedy podatki nie starczają na utrzymanie usług publicznych. No to jest droga donikąd. My jesteśmy zwolennikami odwrotnej drogi. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby harmonizować politykę podatkową na skalę całej Unii Europejskiej. Tak, żeby cała Unia Europejska, która jest potężnym podmiotem gospodarczym, mówiąc w sposób bardzo już uproszczony, była w stanie powiedzieć sympatycznemu panu prezesowi, który usiłuje wyprowadzić pieniądze na Bermudę: drogi panie prezesie, tutaj przed panem jest rynek konsumencki, jeden z największych na świecie, na którym pan chce sprzedawać swoje produkty. Jeżeli pan chce je tu sprzedawać, to pan będzie płacić tu podatki. A jeżeli pan nie chce płacić tu podatków, to pan sobie tutaj tych produktów po prostu nie sprzeda i nie zarobi. Unia Europejska jako obszar ekonomiczny ma potężną siłę przetargową i w naszym interesie, w naszym polskim interesie jest to, żeby poprzez harmonizację podatkową zaczęła tej siły używać, bo wtedy pieniądze trafią także na nasze usługi publiczne. Aczkolwiek to znowu, to jest a propos tego, co tutaj pytał pan z tyłu sali parę minut temu. To nie jest plan na jeden rok, to nie jest plan na dwa lata. Natomiast to jest szczęśliwie coś, co zaczyna się dziać i co w przeciwieństwie do Polski trafiło już do świadomości znacznej części elit politycznych w krajach Europy Zachodniej, nie tylko lewicowych. To bardzo dobrze widać także w przypadku części konserwatystów, do których dotarło już, że ta syrenia, ten syreni śpiew, obniżajcie podatki, nie ma żadnej innej możliwości, żeby ściągnąć cokolwiek do budżetu państwa, tak naprawdę był śpiewem w dużym stopniu sponsorowanym przez tych, którym te dziury były na rękę. To jest ważna sprawa, której trzeba być świadomym, kiedy oglądamy telewizję, włączamy telewizor i widzimy w tym telewizorze kogoś podpisanego ekspert ekonomiczny, który nam właśnie mówi, że nic się nie da zrobić, że nie ma alternatywy, że trzeba obniżać podatki, że trzeba ciąć wydatki i że płace w Polsce są za wysokie i zbyt niekonkurencyjne. Otóż znaczna część tych ekspertów ekonomicznych to są ludzie, którzy pośrednio bądź bezpośrednio znajdują się na listach płac dużych firm i dużych banków. I oni tymi opiniami kształtują opinię publiczną. Oni myślą w naszych głowach, tak? Bo te myśli o tym na przykład, że nic się nie da zrobić, to są myśli, które trafiają nas z obiegu medialnego, a niestety w Polsce także z systemu edukacji. Bo mamy w Polsce niestety
systemie edukacji przedmiot, który nazywa się przedsiębiorczość, w którym w podręcznikach jest dosyć wulgarna propaganda bardzo jednego określonego modelu myślenia o gospodarce. Dziwnym trafem takiego, który bardzo sprzyja interesom wielkich podmiotów ekonomicznych i w szczególności sektora kapitałowego. Więc warto mieć tego świadomość, tak, że te obiegowe prawdy często nie mają pokrycia w rzeczywistości. My między innymi, kiedy żeśmy zaczynali razem, to zaczęliśmy na Facebooku wrzucać coś, co w myśl wszystkich zasad marketingu politycznego było samobójstwem. Znaczy bardzo dużą ilość danych, liczb, wykresów i konkretów, infografii. Jeśli chodzi o religię, to co my mamy w programie, to jest zaprzestanie przez państwo finansowania religii, ponieważ uważamy, że wspólnoty religijne, niezależnie od tego, która to wspólnota jest, powinny same sobie finansować lekcje religii i uważamy, że państwo nie powinno się do tego dorzucać. I to jest to, co my mamy w programie. To, co my uważamy, jeżeli chodzi o relacje państwo-kościół, to jest tak, że nie ma się co oszukiwać. Znaczy, kościół jest po prostu podmiotem społecznym, tak samo jak różne stowarzyszenia. To jest podmiot, który będzie lobbował, który będzie przekonywał i trzeba go jako taki traktować. Nie jako świętą krowę, ale też nie jako coś, co trzeba zakazać. Tak? Jakby kościół ma prawo, ludzie mają prawo organizować się w swojej wspólnocie wiary, niezależnie od tego, czy to są buddyści, czy to są protestanci, czy to są katolicy, to nie ma absolutnie znaczenia. Ludzie mają prawo do tego, żeby się organizować i w ramach tej organizacji lobbować za wprowadzeniem różnych praw albo komentować rzeczy politycznie, ponieważ to też jest tak, że bardzo często słyszymy, że Kościół nie powinien się wypowiadać w jakichś tematach. To jest organizacja społeczna, tak samo jak każda inna ma prawo do tego, żeby się wypowiadać. To, co powinno być obowiązkiem polityka, to, żeby to wysłuchać i zważyć. To znaczy, tak samo jak Lewiatan się wypowiada, ja nie będę słuchała specjalnie Lewiatana, znaczy wezmę pod uwagę ich dane, sprawdzę je też na przykład, nie wiem, z tymi danymi, które pokazują związki zawodowe i jakby na podstawie własnych wartości i tego, co uważam, że powinno być zrobione, podejmę decyzję. Tak samo powinno być z Kościołem. Politycy powinni jakby ważyć, powinni wysłuchać, ponieważ powinno się wysłuchać wszystkich stron, ale nie powinno się doprowadzać do tego, że hierarchowie kościelni... Ja się z panią w 100% zgodzę, tylko mi chodziło o jedną rzecz. Artykuł 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o tym, że władze publiczne są neutralne światopoglądowo. Tak. Tylko do tej pory było tak, że... Do tej pory był skandal. Że religia rzymskokatolicka była traktowana priorytetowo, między innymi na podstawie zawartego konkordatu z Watykanem. Ja rozmawiam z ludźmi i często mam takie opinie, że na przykład ktoś jest świadkiem Jehowy, albo nie wiem, zielonośrodkowcem, czy nie należy do żadnej religii, jego dziecko w szkole jest dyskryminowane dlatego, że nie chodzi na lekcje religii, bo lekcja religii jest uczona, prawda, w szkole publicznej prowadzonej. I jeszcze bardzo często ze złamaniem przepisów, czyli nie jako pierwsza i jako ostatnia, żeby nie było takiej sytuacji, ale w środku, tak. Tym, bo gdyby ta lekcja religii była o 8 rano, prawda, to dziecko sobie pójdzie na 8:45. Natomiast chodzi mi, żeby religia rzymskokatolicka nie była wbrew artykułowi 25 Konstytucji faworyzowana przez państwo i tylko w tym kontekście chciałem zadać to. To jestem w stanie zapewnić, że partia Razem będzie przestrzegać tego artykułu. Nie ma takiego artykułu, który by mówił, że religia musi być pierwsza albo ostatnia. Kiedyś było takie zarządzenie, ale... Tak, to było zalecenie, tak. Tak, ale jest obowiązek zapewnienia dzieciom, jeżeli wniosą z realizacji innej lekcji innej religii bądź etyki i to jest nieprzestrzegane i to masowo. Jest tak samo problem z tym, żeby umieścić dzieci w sensie, dlatego to jest
o tym mówię, że jakby pierwsza albo ostatnia, bo wtedy można zwolnić dziecko na odpowiedzialność rodzica. W chwili, w której to jest w środku zajęć, jest problem, ponieważ bardzo często w szkołach albo już nie ma świetlic, w których jest opieka, w związku z czym te dzieci mają taki problem, że są na korytarzu. Bo nie ma świetlicy, gdzie byłaby pani świetliczanka, nie ma biblioteki, bo bibliotekę przeniesiono, na przykład jest jedna biblioteka na trzy szkoły i w związku z tym nie można też posiedzieć tam w czytelni, w bibliotece. I to jest problemem. I dlatego, w sensie jakby wspomniałam, że jakby tą pierwszą i ostatnią, tak? W sensie, bo to jest złamanie prawa, jeżeli dziecko nie ma opieki, to jest złamanie prawa, jeżeli dziecko nie może mieć swojej jakby lekcji religii, jeżeli tam złoży się wniosek i zgromadzi się odpowiednia liczba dzieci, tak samo lekcji etyki. Ja przepraszam, mam pytanie odnośnie szkolnictwa. A jakie jest Państwo zdanie na temat sześciolatków? Mają zaczynać pierwszą klasę, czy nie? Tak. Na pogór, zaczynać, tak? Tak. No to się zdarza. A jeszcze jedno, jako ta, co mam dużo więcej niż ta średnia członków partii Razem, wiek emerytalny. Wcześniejsza emerytura, czy późniejsza? To jest bardziej skomplikowane, tak. To jest tak, że jako razem, w sensie będziemy mówili tutaj, jak uważamy my, jak siedzimy, a nie jak uważa Razem, ponieważ nie mamy uchwały Rady Krajowej, która, ani nie mamy tego zapisanego w programie. Co? No to nie jest takie proste, to znaczy... PiS wygrał. Powiedział, tak, ale znaczy my chcemy być trochę mądrzejszymi populistami niż oni. To znaczy chcemy obiecywać rzeczy, które są realnie do zrobienia i gdzieś tam w jakiejś tam przyszłości, może będą trochę kosztować i trzeba będzie jakby najbogatszych opodatkować, no ale to są rzeczy realizowalne w sposób jakby dosyć, no w sensie jestem w stanie sobie wyobrazić realizację tych rzeczy. Z tym 67 to jest o tyle problem, że na to trzeba spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwszą perspektywą jest to, że to w zasadzie przestaje mieć powoli znaczenie, jaki jest ten wiek emerytalny, ponieważ coraz więcej ludzi i tak jakby nie będzie w ogóle objętych tym wiekiem emerytalnym. Ja na przykład pracuję od 9 lat, nie odłożyłam na emeryturę złotówkę, nie mam ani miesiąca składkowego. W sensie ja w ogóle, moje pokolenie, jakby zmierzamy w tym kierunku, że będziemy musieli, o czym mówił Adrian, tak, jakby zastanowić się, w jaki sposób rozwiązać kwestię systemu emerytalnego. A drugą rzeczą, z której trzeba sobie zdać sprawę, to, że to podniesienie wieku emerytalnego w pewnym sensie i tak nas czekało. To znaczy, my musimy się zastanowić, znaczy to nie jest takie... Nie da się na to odpowiedzieć w prosty sposób i nie da się tego wytłumaczyć w prosty sposób z tej prostej perspektywy, że tutaj jest czynników zbyt wiele i oczywiście można powiedzieć populistycznie trzeba obniżyć, można powiedzieć populistycznie trzeba, znaczy populistycznie, trzeba zostawić, tak? Ale to nie odpowiada w żaden sposób na problem. Znaczy to, co się stało, to było skandaliczne. To znaczy oni to wprowadzili bez konsultacji społecznych, wbrew społeczeństwu. Kiedy były zbierane podpisy przeciwko, bo tam bodajże 2 miliony podpisów zostały zebranych przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Oczywiście to wszystko było robione w fatalny sposób. I z tych wyliczeń, które teraz prezentują między innymi właśnie związki zawodowe, bo Solidarność prezentowała dane mówiące o tym, że no nie zyskaliśmy na tym specjalnie dużo, że podnieśliśmy ten wiek emerytalny. Więc to jakby było zrobione naprawdę po prostu kolanem przepychane i robione zupełnie bez sensu. Przy czym powrót do stanu poprzedniego jest średnio realny, jeżeli chodzi o kwestie kosztowe. Ale to, co warto się zastanowić, to jeżeli ten system przestanie obowiązywać, jakby przestanie obejmować coraz większą grupę ludzi, to w jaki sposób to rozwiązać? I Razem w swoim programie proponuję emeryturę obywatelską. I ja osobiście, bo tego nie mamy w programie, osobiście jestem wielką fanką systemu duńskiego, który jest systemem mieszanym. To znaczy z jednej strony mamy, niezależnie od tego, czy pracowaliśmy, czy nie, w sensie zarobkowo, ponieważ Duńczycy są już na tyle cywilizowanym krajem, że na przykład uważają, że kobieta, która albo w ogóle człowiek, który wychowuje, bo to nie tylko w sensie tam można sobie wybrać, kto opiekuje się dziećmi,
jeżeli ktoś opiekuje się dziećmi, wychowuje obywateli, to to jest praca, którą wykonuje się dla społeczeństwa i niezależnie od tego powinno po pierwsze dostawać się pieniądze z państwa za to, że się tą pracę wykonuje, a po drugie powinno się dostawać w związku z tym emeryturę. Niezależnie właśnie od tego, czy ktoś wykonuje pracę zarobkową, czy nie, po osiągnięciu pewnego wieku dostaje emeryturę, plus do tego jest ten pakiet pracowniczy, który sobie po prostu człowiek wypracowuje, czyli jeżeli ktoś pracował 30 lat, to przez te 30 lat jakby w podobnym systemie, jak funkcjonuje w Polsce, te pieniądze sobie gdzieś tam odkłada, znaczy no, odkładanie to nie jest dobre słowo. Więc wydaje mi się, że to powinna być dyskusja, którą powinniśmy mieć bardziej niż to, czy podnieść bądź obniżyć o 2 lata wiek emerytalny, bo to przestaje mieć powoli znaczenie. Chciałam zapytać w kontekście właśnie emerytur, jak wyobrażacie sobie sytuację kobiet, bo w gruncie rzeczy to kobiety są najbardziej poszkodowane tak naprawdę przez obniżony wiek emerytalny. Jeżeli kobieta przed tym, jak zbliża się do wieku emerytalnego, jest powiedzmy w swoim zakładzie pracy zmuszana do tego, żeby pójść na emeryturę, to w związku z tym, że idzie wcześniej na emeryturę, w związku z tym, że ma nieoskładkowany okres ten macierzyński, to tak naprawdę dostaje połowę niższą emeryturę, a przy tym kobiety żyją dłużej, dostaje połowę niższą emeryturę niż mężczyźni. Więc tak naprawdę obniżany wieku emerytalnego byłoby szkodliwe dla kobiet. Więc jakby, czy jest jakieś stanowisko odnośnie na przykład oskładkowania urlopów macierzyńskich, żeby... Tu możemy znowu odpowiedzieć tylko w swoim imieniu. Ja osobiście uważam, że to jest standard, do którego powinniśmy w końcu już lusować, bo w bardzo wielu krajach to jest okres, który jest traktowany jako okres składkowy. Natomiast ważna sprawa, ja chcę jeszcze się odnieść do tego, co tam przed chwilą, do tego pytania, które było przed chwilą, tak? To znaczy... Ja muszę odpowiedzieć uczciwie. Ja nie wiem, na jaki dzisiaj polski system ubezpieczeniowy wiek emerytalny stać. Nie wiem tego, dlatego że nie mamy położonych na stole liczb, które mówiłyby, jaka jest realna wydolność systemu emerytalnego w momencie, w którym zaszywamy dziurę numer 1, czyli umowy cywilnoprawne nieoskładkowane i zaszywamy dziurę numer 2, czyli uprzywilejowanie składkowe prowadzących działalność gospodarczą. Ja bez tych dwóch danych nie jestem w stanie odpowiedzialnie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy Polskę stać na przykład na ten model, o którym mówią związkowcy, czyli na model oparty o wysługę lat, tak? W większym stopniu niż o sztywny wiek. Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, choć mam intuicję, że jeżeli chodzi o to, co po prostu proste cofnięcie, że to proste cofnięcie w realiach nowego systemu emerytalnego, tak, tego popustkowego systemu emerytalnego, to jest trochę taki ściemowy przywilej. Tak? To jest, bo to jest, tak naprawdę sprowadza się do takiej oto, jak wbrew krytykom ze strony liberałów, którzy twierdzą, że to wysadzi system emerytalny w powietrze, ja myślę, że to systemu emerytalnego w powietrze nie wysadzi, ale z jednego powodu, bo to jest system obliczony na taki oto szantaż. Mój drogi, moja droga, możesz sobie przejść w 65 roku życia, czy w 60 roku życia na emeryturę, ale twoje świadczenie będzie tak głodowe, że nie będziesz w stanie za nie po prostu fizycznie przetrwać. Więc pracuj dalej. I tak naprawdę w swojej logice ten system emerytalny opiera się na zachęcaniu do tego, żeby pracować aż do śmierci. A niskie świadczenie jest tutaj batem, który ma do tego zachęcić. I w tym sensie ten symboliczny wiek emerytalny jest moim zdaniem mniejszą kwestią niż odpowiedź na pytanie, czy przechodzimy do jakiegoś modelu zaopatrzeniowego, takiego zbudowanego na emeryturze obywatelskiej, po prostu przysługującej, czy nie. To jest trochę odpowiedź na pytanie, czy w takim modelu, jakby, co jest jego zaletą, to to, że on nie ma tego efektu, o którym pani wspominała, tak? To znaczy, nie ma tego efektu dyskryminującego kobiece. No więc ja myślę sobie, że w tym sensie te emocje, które są wokół wieku, są dęte, że jakkolwiek każdy chce mieć poczucie, że ma tę swobodę wcześniejszego przejścia, to w praktyce dla większości ludzi, z biegiem czasu zwłaszcza i z wchodzeniem w wiek emerytalny pokoleń, które przepracowały swoje życie już w nowej Polsce,
bez naliczonych kapitałów początkowych, będzie to o tyle mało znaczące, że i tak będzie się pracowało pewnie nawet w tym systemie, jeśli go utrzymamy dłużej niż ten wiek, który został podniesiony, bojąc się ubóstwa. Ja mam takie pytanie. Pan uważa, że jeśli będzie można w ten wiek być, mogę pracować, ale nie muszę. W wieku tych 65 lat. Czy pan uważa, że jeśli pan przyjdzie do pracodawcy w wieku 65 lat i powie, ja chcę dalej pracować, to powie, kolego, iść na emeryturę, ja mam młodego na swoje miejsce, bo ty już nie jesteś wydajny. I pan, tak będzie, i tak będzie pan miał gotową emeryturę. Nie, ale żeby była jasność, ja nie jestem fanem obecnego systemu, niezależnie od tego, gdzie postawimy granice wieku przejścia. Z tego właśnie między innymi, ja powiem panu więcej, system wygląda o tyle gorzej, że w Polsce traci się pracę dużo wcześniej niż w momencie przekroczenia wieku emerytalnego. Ci, którzy są w stanie dotrwać do wieku emerytalnego w swoim miejscu pracy, to jest grupa, która się stopniowo będzie kurczyła. Tak? My mamy w Polsce potężny problem związany z brakiem aktywności zawodowej osób już po 50, nie mówiąc o osobach po 60 roku życia, więc ten moment następuje wcześniej. Więc ja bym nie wierzył w to, że ten magiczny moment następuje dla pracodawcy wtedy, kiedy się przekracza wiek ustawowy, ani nawet kiedy się przekracza wiek ochronny poprzedzający wiek ustawowy. On niestety następuje dużo wcześniej, ale nie wyjdziemy z niego prostym manewrem w tę czy w drugą stronę w systemie emerytalnym, bo jego źródłem jest przewaga pracodawców na rynku pracy. Jedyną metodą na to, żeby go zwalczyć, jest takie miejsc pracy będzie porównywalnie dużo do ilości chętnych, bądź więcej niż ilość chętnych. Naszym zdaniem droga do tego, to nie jest droga poprzez liberalizację, tylko to jest droga poprzez aktywną rolę państwa na rynku pracy. My uważamy, że metodą na problemy z zatrudnieniem jest na przykład wrócenie do odpowiedzialności państwa za różne sfery życia, z których się wycofało na przykład sfery opiekuńcze. Jest potężna ilość miejsc potrzebnej pracy, która nie jest wykonywana w usługach opiekuńczych, w opiece nad osobami starszymi, w starzejącej się populacji, ale także w różnego rodzaju działalności, nazwijmy to pomocowej, nakierowanej na lokalną społeczność. Nie ma powodu, żebyśmy tak jak niegdyś za Franklina Delano Roosevelta zatrudniano całą armię ludzi na potrzeby budowy dróg czy budowy infrastruktury, żebyśmy tej samej logiki pracy finansowanej publicznie, interwencyjnie nie stosowali na przykład w sferze pracy opiekuńczej. I w ten sposób starali się zmieniać równowagę na rynku pracy interwencją państwa w okresie dekoniunktury, tak? W okresie, w którym cykl koniunkturalny powoduje wzrost bezrobocia. Druga sprawa to jest oczywiście aktywna rola państwa, jeżeli chodzi o tworzenie nowych sektorów gospodarczych, tak? O inwestycje w tworzenie nie po prostu nowych miejsc pracy rozumianych jako dosypywanie pieniędzy przedsiębiorcom, którzy tworzą firmy, ale występowanie państwa w roli inwestora. To jest coś, o czymśmy tutaj nie mówili, co też pewnie mocno różni razem od tej ortodoksji, którą dzieli cała scena polityczna w Polsce, bo my uważamy, że nie ma silnych argumentów mówiących, przekonujących, że państwo nie może być przy zachowaniu zasady chińskiego muru pomiędzy zarządzaniem kapitałem a własnością kapitału inwestorem kapitałowym efektywnym. Wręcz przeciwnie, uważamy, że są przykłady publicznych inwestycji kapitałowych zarządzanych niezależnie rynkowo, które funkcjonują sprawnie i że to jest na przykład model, przy pomocy którego możemy uciekać z pułapki średniego rozwoju, inwestując we wdrażanie technologii rozwijanych na polskich uczelniach w praktyce, tak? W przerabianie ich na funkcjonujące branże nowego przemysłu. Więc, ale tutaj znowu też nie ma jednej odpowiedzi, tak? Częściową odpowiedzią jest tu też skracanie czasu pracy, które też oprócz efektu polegającego na zwiększeniu wydajności pracy w niektórych formach pracy będzie tworzyło nowe miejsca pracy, bo one są po prostu
jakby nie skalują się efektywnością, tylko skalują się ilością godzin, które po prostu muszą mieć na przykład przez kogoś przesiedziane, tak? Więc tutaj tych narzędzi, jest, których dzisiaj nie wykorzystujemy, jest sporo. Natomiast wracając do głównego punktu, głównego pytania emerytury, i to chciałem podkreślić raz jeszcze. Mechaniczne przesunięcie wieku w jedną albo w drugą stronę to jest decyzja, która niestety w obecnym systemie emerytalnym dla znacznej części osób, które miały przychodzić na emeryturę, będzie taką pozorną wolnością, tak? Tak jak pozornie mamy prawo pracować bądź nie pracować, tak? Ale nie mamy prawa nie jeść, bo musimy jeść, tak? I z tego samego powodu znaczna część osób, które pozornie będą miały wcześniejszy wiek emerytalny, w praktyce nie będzie miało wcześniejszego wieku emerytalnego, bo będzie, żeby uciec przed ubóstwem, zmuszone do tego, żeby pracować długo, długo, nawet po oficjalnym wieku emerytalnym, to w coraz gorszych pracach, coraz bardziej dorywczo i coraz bardziej doraźnie. Więc jednym słowem, nie mam tutaj prostego rozwiązania, ale żeby w ogóle powiedzieć, na co nas stać, nie jesteśmy w stanie tego odpowiedzialnie powiedzieć, dopóki nie zaczopujemy tych dwóch dziur, czyli uprzywilejowania podatku składkowego przedsiębiorców i dziurę w postaci umów śmieciowych. Dopiero wtedy będzie widać, ile tak naprawdę wpływa, ile wypływa, i jakąkolwiek przybliżoną choćby dokładnością będziemy w stanie ocenić, na co nas stać. Dziś tych liczb nie ma na stole i dlatego my też uchylamy się od odpowiedzi, w którym miejscu ten punkt powinien być wyznaczony. Właśnie dlatego, że chcemy tej odpowiedzi udzielać odpowiedzialnie, a nie tylko pod kątem tego, co ładnie i dobrze brzmi. Super, widzę, że pytania się skończyły. Dużo ich było. Serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję bardzo.